Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na kanale Inner Warsaga. Jesteśmy dzisiaj w polowych warunkach. Jesteśmy we Wrocławiu. Jesteśmy po warsztacie historycznym, warsztacie Bartka Sochy Okiem Szamana. Tak I jest. na tym, że warsztacie zrekrutowałem Bartka jako gościa na nasz kanał. Dobra, biorę grzyby. Co nie? Mówię, to wejdę głęboko. Wiesz, poszerzę sobie totalnie świadomość, to na pewno zadziała. Tak popatrzyłem na siebie i mówię, co ty robisz, chłopie? Po prostu to jest śmiechu warte wszystko, nie? Ja nie wierzę w to, że pomimo tych warunków nie jestem w stanie sobie łożyć życia. Oczywiście, że tak. I co więcej robię to, nie? No oczywiście, że tak. Więc y, to tak nie działa. To są po prostu pewne, nawet no, jeżeli, to są to pewne warunki, które bierzemy pod uwagę i działamy po minie, nie? I Właśnie to podejście mi się mega podobało. E, no jest takie powiedzenie, jeżeli nie wierzysz w demony, to lepiej zacznij wierzyć, nie? bo musisz się zmierzyć z nimi, zanim oni zmierzą się z Tobą. Trzeba też pamiętać o tym, że podświadomość jest totalnie bezmyślną częścią naszego umysłu, to jest on pracuje... Ma, mał, Małpi mózg, nie? Tak. To wiesz, jeżeli mam lęk przed porażką, bo jak odnoszę porażkę, to na przykład, nie wiem, boli, nie? To umysł woli w ogóle nie podejmować decyzji, wiesz, nie podejmować wyzwań, bo wtedy, jeżeli nie ma wyzwania, to nie ma ryzyka porażki, nie ma ryzyka bólu. I za każdym razem ten mistrz znajdował jakąś wymówkę, jakieś coś, że jeszcze nie jesteś gotów, jeszcze nie jesteś gotów. Cześć kochani, witam was serdecznie. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło, że przyjechaliście na warsztaty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było bardzo fajnie. No to super, cieszę się. <laughs> cieszę się. Najważniejsze, żeby każdy wyniósł z tego coś, wiesz, wartościowego dla siebie, nie? Dokładnie tak. No. I z okazji tych polowych warunków jesteśmy w pięknym apartamencie. Przygotowaliśmy taki szamański stolik. Tak. Jest fajka pokoju, jest ten mapaczo, jest słuchaj róg i małe przełamanie w małe formie przełamanie. latte. Tak, i, k i wody. I wody. I wody, tak. Woda, która jest nośnikiem informacji, prawda? Wiesz co, mówią, że w wodzie się ryby ruchają, ale czasem dobrze, co, nie, się nawodnić. Bardzo dobrze. <noise> Także tym humorystycznym akcentem tak. rozpoczynamy nasz kolejny odcinek Ja zdecydowałem się zaprosić Bartka na nasz kanał Ponieważ kiedy pierwszy raz odsłuchałem, już nie pamiętam, który to był odcinek Ale to było, nie wiem, w rok temu czy półtora roku temu Trafiłem pierwszy raz na podcast Okiem Szamana To sobie pomyślałem, kurde, chłop mówi o rzeczach, które są bliskie mojemu sercu Ale mówi to w taki fajny sposób, czyli nie jest oderwany od rzeczywistości Mówi o praktyce i zdaje się, że, że to jest po prostu normalny gość. Bo tutaj, jeżeli chodzi o scenę ezoteryki i mistycyzmu w Polsce, raczej się zgodzimy, że nie, nie do końca to fajnie wygląda w wielu miejscach. Wiesz, co powiem ci, że scena ezoteryczna generalnie, yy, może nie mieszajmy w to mistycyzmu, wiesz? Mhm. Bo ludzie, którzy zajmują się mistycyzmem, to są ludzie, którzy jednak mają trochę mhm. poukładane, wiesz. Natomiast scena ezoteryczna to jest totalny cyrk na kołach. Ludzie opowiadają totalne bzdury, które w ogóle nie mają pokrycia z rzeczywistością. Wiesz, ja mówię jedno, że scena ezoteryczna została totalnie wiesz, zinfiltrowana przez tych, którzy sieją strach w wiadomościach. I po prostu jest tak, że ludzie szukają alternatywy, szukają jakiegoś, jakiejś możliwości rozwoju tak dalej. Wpadają w tę scenę ezoteryczną. I mają nadzieję, że tam znajdą jakiegoś rodzaju, wiesz, informacje, które im pomogą się odnaleźć. A tak naprawdę nie odnajdują niczego poza jeszcze większą falą strachu i czują poczucie gorszości, co jest, wiesz, w tym wszystkim tak naprawdę no, no, na, na największym takim, wiesz, to jest takie, taki damage. Nie? Bo po prostu ludzie czują się gorzej. A, bo ja wiem za mało, muszę wiedzieć więcej, powinienem się więcej dokształcać, itd., itd., itd. I odwróca, odwracają totalnie swoją uwagę od siebie, od własnego serca i idą w jakieś totalnie inne systemy, wiesz, yy, które ten świat ezoteryczny proponuje, plus do tego wszystkiego każdy... Teraz jest mądry, ja ci podczepię, odczepy, zrobię ci to tamto, tu zapraszam cię, wiesz, na kurs, to zrobimy wszystko, co do Naki obiecują. Nie mają ci ludzie nic w ogóle, zero w ogóle wiedzy, zero wglądów wewnętrznych, wiesz, jakiegoś doświadczenia tak dalej. Wiesz, ja siedzę w temacie okultyzmu, czyli szeroko pojętej wiedzy tajemnej ponad 20 lat, nie? I, i, i zjadłem na tym zęby. Przeczytałem tonę rzeczy różnych, przeróżnych e, i po prostu wiem, że tak na dobrą sprawę, to takie dobre 80% z tego wszystkiego można spuścić w kiblu, nie? Wiesz, dlatego, że na przykład e, ludzie bardzo by się chcieli posiłkować różnego rodzaju systemami mag magicznymi, tak? A na przykład powiem Ci taką ciekawą wiesz historię. E, jest coś takiego, bo ja kiedyś byłem za koniec tego brzasku. E, i w tym zakonie hermetycznym Złotego Brzasku był też y, y, sławny, niesławny Alister Crowley, wiesz, mm -hmm. i oni tam uprawiają coś takiego jak magia enochiańska i to, wiesz, jest taka fajna ciekawostka. No i teraz, skąd się wzięła magia enochiańska, nie? Jest to taki temat pod tytułem, e, że jest specjalny system różnego rodzaju tablic. Specjalny język wymyślony, symbole, wiesz, główna duperele, których naprawdę się trzeba uczyć, nie? I trzeba na tym sporo czasu zebrać, plus trzeba poznać hebrajski na przykład, wiesz, takie różne rzeczy. E, a na przykład nie sięgają do tego, skąd ten system się wziął i dlaczego powstał. I teraz, tak. Historia powstania jest prosta. Królowa Elżbieta I. <coughs> Miała jakby postawioną wróżbę przez maga Johna D., który jest dosyć znanym magiem nie? W, świecie, w, świecie, w świecie magii. No i ten John D. trafił do więzienia i on tej królowej Elżbiecie I przepowiedział, że jej siostra zostanie odkluta i ona obejmie tron. I tak faktycznie się stało. Przy czym John D. siedział w więzieniu za malwersacje finansowe i czekał na wyrok śmierci wraz ze swoim kolegą. Co, nie? No, i teraz jest sytuacja taka. Faktycznie siostrę królowej to Truto ta przejęła tron, więc posadziła go u siebie w zamku jako maga. Nie, i mówi do niego: Słuchaj, stary, przypowiedziałeś mi tutaj takie, takie rzeczy. No, to pracuj tutaj, będziesz wiesz, komunikuj się z aniołami, próbuj przerobić ołów złoto, będziesz magiem u mnie na dworze i wiesz, będzie wszystko dobrze. Nie, no i teraz. Pomyślmy, zejdźmy na ziemię, nie? Teraz pomyślmy tak logicznie. Wyobraź sobie, że masz wyrok śmierci. Że ty i ja współpracujemy razem, mm -hmm. mamy wyrok śmierci, i jesteśmy na dworze u królowej, i mamy opracowywać system magiczny, i komunikować się z aniołami. Stary, wiadomo, że wymyślimy cały system. Co, nie? Wszystko wymyślimy, cuda na kiju będziemy robić, Byle przeżyć, nie? I wiesz, i na przykład ludzie idą w to, uczą się tego, nic z tego nie wychodzi, nie poznają historii. I wiesz, i, i, i tak naprawdę po co to wszystko nie? A siła tkwi w prostocie. Mhm. Najzwyczajniej w świecie. Siła tkwi w prostocie z tego, żeby wszystko szło z serca. żeby Wiesz, rzeczy, które z tobą rezonują, żeby, żeby cię rozwijały tak dalej, tak dalej. Wiesz, no bo to no, no nie ma innego wyjścia, nie? No nie wiem, wiesz. Wielu ludzi postrzega to tak, że, że są różnego rodzaju właśnie systemy magiczne czy coś tam, że coś to da komuś, nie, ale to jest pić na wodę fotomontaż. Bardzo wiele rzeczy, systemów tych magicznych, właśnie powstało na przykład w czasach średniowiecza, gdzie, yy, wiesz, to palono na stosie czarowników i czarownicy i tak dalej, więc ludzie podpisywali się na przykład król Salomon, nie. Albo trzech wtajemniczonych, tak dalej, tak dalej. I bardzo dużo tych wszystkich różnych traktatów, gr grimorów czy grimoarów, to zależy od tego, to, jaką, jakiego rodzaju e, wymowę preferuję, e, powstało właśnie w tamtym czasie, nie? gdzie ludzie kombinowali, system wierzeń był zupełnie inny, e, ludzie szukali w e, tej magii, tak dalej, czegoś tam więcej, e, i, i tworzyli tego, wiesz, różnego rodzaju systemy, nie? Gdzie na przykład, no nie wiem, żeby przeprowadzić, tak jak dzisiaj, na przykład, ktoś, kto świadomie się tym wszystkim posługuje, wie, że wystarczy wejść w pole serca i po prostu dobrze, y, głęboko w siebie spojrzeć, i, i tam znajdzie się wszystkie odpowiedzi. No to y, wtedy twierdzono, że trzeba najpierw wziąć kąpiel, y, wiesz. W trakcie kąpieli trzeba się oczyścić, wymawiać jakiś tam psalm, później trzeba się ubrać na biało, święcić pomieszczenie itd. i tak dalej. cuda na kiju, po prostu, wiesz, robota, nie? No po prostu total robota, a ty nie czujesz efektów i tylko po prostu czujesz się później jak idiota po tym wszystkim, nie? Wiesz, to jest tak jak ja próbowałem, <laughs> właśnie, wiesz, kiedyś magii salomońskiej i tak dalej. Opowiadałem o tym w jednym z odcinków Okiem Szamana, gdzie, gdzie, wiesz, moja żona, słuchaj, szła mi czapkę egipską, wiesz, specjalny jakiś tam fartuch tego, ja się w to wkręcałem, nie, Próbuję raz, nie działa, drugi raz, nie działa, trzeci raz, nie działa, mówię, kurde, no co robię, nie tak, nie, mówię, dobra, biorę grzyby, co nie, mówię, to wejdę głęboko, w, wiesz, poszerzę sobie totalnie świadomość, to na pewno zadziała, wiesz, i ja tak, cały salon przestawiałem, nie, Słuchaj, pełna akcja. Całe salon poprzestawiany, wszystko. Stół wyniesiony w ogóle, wiesz, do kuchni, bo to wiesz, zajmuje miejsce, nie? Bo musisz sobie postawić alta specjalny o odpowiednich rozmiarach, tak dalej, i tak dalej. Ja się ubrałem w te wszystkie rzeczy, jak wiesz, i jak mi, ten, jak mi te grzyby weszły, poszerzyła mi ta świadomość. Tak spojrzałem na siebie z boku, jak zacząłem lać, stary, to się prawie posikałem, nie? Ze śmiechu, i tak popatrzyłem na siebie i mówię, co ty robisz, chłopie. Po prostu to jest śmiechu warte, wszystko nie. Także no wiesz, w dzisiejszym świecie głównie ludzie skupiają się na tym, żeby straszyć i opowiadać o tym, co to nie będzie, jak to nie będzie, kto kontroluje świat, wiesz, kogo się należy bać, to, to, to wiesz, zrzucają winę na grupy różne, wiesz, to, reptilianie, to Iluminaci, to to, to tamto, a tak jak powiedziałem wiesz na wstępie, siła tkwi w prostocie. Każdy sam jest odpowiedzialny za swoje życie, nie? I najłatwiej jest zwalać winę na reptilian, inne grupy wpływu i tak dalej, no ale jeżeli ty sam nie bierzesz odpowiedzialności za swoje własne życie, to w jaki sposób możesz wymagać, żeby świat dookoła ciebie się zmieniał? To tak naprawdę nie świat się zmienia, tylko my zmieniamy sobą świat. I wiesz, i im więcej ludzi to zrozumie i dotrze, dlatego wiesz tak jest też moja intencja, żeby w prosty sposób tłumaczyć ludziom to, żeby docierali do własnych serc, słuchali się intuicji i żeby e, podążali za intuicją z odwagą, żeby się nie bali i wszystko się poukłada, wszechświat o nich zadba. Mhm. I po prostu, żeby wierzyli w siebie, najzwyczajniej w świecie, ale wiesz, wymaga to tego, żeby e, no, trzeba stanąć twarzą w twarz, sobą netto. I, i, I powiedzieć sobie, jestem taki, 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 nie? Mam takie wady, takie zalety. Co mogę z tym zrobić? Kultywuję swoje wady. Boże, yy, przepraszam, kultywuję swoje zalety. Uśmiecham się do swoich wad i to dodaje ci siły tak naprawdę. Nie? To dodaje ci powera yy, i dzięki temu jesteś w stanie się rozwijać. Wiesz, no to, 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 jest coś, to jest coś pięknego, nie? To jest też coś, czym Ty się zajmujesz, nie? No bo przecież Ty w dokładnie taki sam sposób do tego podchodzisz, nie? I jak u Ciebie to się w ogóle zaczęło? Nie, wiesz, właśnie, właśnie dlatego się tak naprawdę tutaj widzimy, bo bardzo mi się spodobało, spodobało w swoim przekazie to, co mówisz, nie? Branie odpowiedzialności za siebie, patrzenie w głąb siebie, hmm. odsuwanie od siebie tych wszystkich lęków, tego straszenia, bo to jest dokładnie to samo, co ja widzę, nie? Że, wiesz, nawet jeżeli jest taka rzeczywistość, powiedzmy, że to jest prawda, że sterują nami różne grupy wpływów, nie? tajne organizacje, reptilian tak. i tak dalej, ja nie wierzę w to, że pomimo tych warunków nie jestem w stanie sobie łożyć życia Oczywiście, że tak. I co więcej robię to. Nie? Oczywiście, że tak. Więc y, to tak nie działa. To są po prostu pewne. Nawet jeżeli, to są to pewne warunki, które bierzemy pod uwagę i działamy pomimo. Nie? I właśnie to podejście mi się mega podobało. I przyszła mi do głowy w ogóle jeszcze jedna rzecz, nie? bo Mówisz o tym, że to jest tak naprawdę proste. Patrz w głąb siebie, tam są wszystkie odpowiedzi. Podążaj za intuicją, nie bój się, odwaga. Jak parę, jakiś czas temu gościłem tutaj na kanale Karola Wyszomirskiego, który się zajmuje no. biohackingiem, tak zwanym, czyli wiesz, optymalizacją, wiesz Twojego no. performanceu ze strony właśnie czy to suplementów, czy żywienia i tak dalej. wiesz, Wszyscy kiedy myślą biohacking. To im się wydaje, że to są mega wiesz zaawansowane różne technologie, nie? jakieś tak. nowe molekuły, które wchodzą wiesz na rynek, nie? robienie dziwnych rzeczy i stajesz się przez to nad człowiekiem. A tak naprawdę przez półtorej godziny naszej rozmowy wyszło mniej więcej na tyle, że biohacking to jest to, co kiedyś nazywaliśmy po prostu zdrowy tryb życia, nie? czyli zadbaj o sen, zadbaj o nawodnienie, zadbaj wiesz o mikro, makro elementy, zadbaj o rytm dobowy. I zastosuj parę rzeczy, na które twoje ciało po prostu reaguje, bo jest do tego stworzone. Nie typu mhm. wiesz, zimny prysznic wywali ci rano, wiesz, endorfiny. Nieograniczenie social media i komputerów wieczorem sprawi, że melatonina się wiesz, wydzieli i że będziesz na następny dzień bardziej, wiesz, wyspany, produktywny i tak, tak. dalej. I mnie to tak właśnie uderzyło, że. Wychodząc wiesz, od wysokiej magii, i tak dalej, systemów ezoterycznych, magicznych, które mają za zadanie wiesz, zacząć przenosić ci góry i stworzyć siebie po prostu mm. nad człowieka, który jest w stanie zarządzać tym realmem, nie? tym tak. tą rzeczywistością. My tak naprawdę też widzę, że będziemy wracać do podstaw, czyli czy ty w ogóle masz kontakt z samym sobą, kontakt ze swoim sercem, czy ty znasz mm. siebie, i to jest chyba punkt wyjścia, również, żeby wejść głębiej w te, w te tematy, prawda? No, oczywiście, wiesz, ja zawsze, zawsze powtarzam w swoich podcastach, wiesz, ja jestem fanem gnostyckiego Jezusa, nie? I wiesz, e, w, bardzo często ludzie mi zadają takie pytanie, no ale on nie istniał, nie? Ja zawsze mówię jedno, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy on istnieje, czy nie. Tak długo jak istnieje idea ojca, tak długo będzie istniał syn. Nawet jeżeli jutro skończy się świat. To dokładnie ta sama idea będzie funkcjonować, po prostu nie? I gnostycki Jezus przede wszystkim nauczał o jednym: że wszyscy są jego braćmi, że on nie jest żadnym Bogiem, tylko on jest po prostu przebudzony i zawsze powtarzał jedno: Poznaj siebie, bo kto nie zna siebie, ten jest nędzą i żyje w nędzy. I weźcie sobie to wszyscy do serca, naprawdę, moi kochani, nie? Wiesz, takie prawdziwe poznanie samego siebie. To nie jest łatwy proces. O wiele łatwiej jest chodzić na różnego rodzaju szkolenia, szukać, wiesz, szukać, 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 szukać. To, 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 to w ogóle nie jest samorozwój, to w ogóle nie jest wyjście. Wyjście jest w nas. I, i to jest tak jak na przykład: yy, Wereszczagin yy, w, serii, w serii książek. Deir yy, napisał taką fajną rzecz. To jest taki ruski. Wiesz, oni prowadzili badania na Syberii. E, dla, dla rządu, e, dla, dla wojska generalnie, mhm. nie? E, nad tym, jak wpływać myślami na innych. Nie? Mhm. E, I oni odkryli, wiesz, bardzo głęboko odkryli ten system, e, i on właśnie tam powiedział jedną taką fajną rzecz, nie? że jak czytamy na przykład jakąś książkę, która wydaje nam się, że przyniesie nam jakieś super informacje, to nie odkrywamy żadnej informacji na nowo, bo wszystkie informacje są w nas. A my tylko po prostu dowiadujemy się, jakby od dupy strony wiesz o co chodzi? Czytamy tą książkę, ale tak naprawdę znajdujemy informacje, które my tak mamy w sobie. Nie? Tylko, że nasze społeczeństwo jest skonstruowane w taki sposób, plus programowanie, wiesz, od kołyski, szkoła, tak dalej, i tak dalej, społeczeństwo, i to wszystko idzie, wiesz lawinowo, sprawia, że ludzie po prostu nie wierzą w to, że mają w sobie te informacje. Nie? A to. Yy, takie, wiesz, prawdziwe poznanie siebie i, i, i autentyczne samostanowienie, wiesz, gdzie, gdzie kreujesz swoją rzeczywistość, jest możliwe w 100%. Tylko trzeba do tego podejść o wiele bardziej na luzie i trzeba po prostu podejść do siebie netto, ale brutalnie, brutalnie netto. I na przykład dla kogoś to będzie taka pigułka do przełknięcia, to już jest duża pigułka i gorzka, nie? Że na przykład mam takie, takie wady. I muszę na tym popracować, albo mam takie, takie strefy komfortu, które nie pozwalają mi się rozwijać, więc muszę z nich wychodzić, więc to się łączy ze strachem, nie? Ale na przykład ktoś będzie miał taką pigułkę, wiesz? I, i naprawdę wymaga to dużo odwagi, żeby w ogóle móc iść do przodu, wiesz? A problem główny polega na tym, że ludzie nie lubią prawdy. Nie? A zwłaszcza nie lubią prawdy o sobie. Fajnie jest szukać, Rozwiązań na zewnątrz, wskazywałeś palcami, najciężej jest, wiesz, zacząć od siebie, nie? I tak jak wiesz, owszem, tak jak powiedziałeś, załóżmy, że są jakieś różnego rodzaju tam grupy wpływu, tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, ja wierzę, że są, że jest ich pełno. I nawet niejednokrotnie z moim mentorem, jak rozmawiałem, jest to człowiek, wiesz, który no, był w Davos, na przykład, wiesz, na, na Światowym Forum Ekonomicznym, tak itd. Tak i powiedział mi jedną taką fajną rzecz, wiesz, I jak tak sobie posłuchałem tego, pomyślałem o tym, to sam się zacząłem śmiać do siebie, nie wiem, do mnie, Bartek, mówi, przestań chłopie, i co nie, mówi, po prostu jest jedna rzecz, ludzie się szmacą za kasę i konspiracja potyka się o konspirację, po prostu są małe ekipki, różne, każdy ma swoje interesy, czyli masz ludzi od tam, nie wiem, Paliw, tak, wiesz o co chodzi, masz y, y, ludzi od y, koncernów farmaceutycznych, tak dalej i tak dalej, i te jedne konspiracje, jedne ekipy walczą z drugimi, i jedni potykają się o drugich. Dlatego właśnie jest tak, jak mówisz, że można w tym znaleźć dla siebie miejsce. Nie? No bo to teraz jest tak, żyjemy w, w cudzysłowie nazwijmy to w rzeczywistości, więc jeżeli ktoś jest na tyle mądry, że jest w stanie wykazać, wskazać palcem, o, to ci, to ci, to ci, to ci, to ci, tak. W taki sposób się wykorzystuje ten system. No to teraz okej. Okay. Podejdźmy do tego inaczej. No to ja dorosnę w takim razie, spojrzę na świat inaczej, wejdę do swojego serca, z odwagą i intuicją pójdę w swój talent, w to, co chcę naprawdę robić. I zamiast narzekać na to, że na świecie jest tak, jak jest, to po prostu. Nauczy się grać tą grę. Mhm. I to tylko tyle wymaga od tego, nie. To jest w ogóle coś, co mi się zawsze rzucało w oczy. Nie? Jeżeli obserwujesz człowieka, który jest właśnie tak mądry, że przejrzał cały świat, jak działa, nie? jest w stanie wyciągnąć na wierzch wszystkie konspiracje, nie wiesz, zależności i tak dalej. Rozumie doskonale system, i potem patrzysz na jego życie, i to nie jest życie marzeń. To o co tu chodzi? Miałem właśnie też takie zdarzenie z moim ojcem, więc. Nie wiem, skąd się pojawiła ta myśl w moim młodym umyśle, ale ona się pojawiła, nie? Mój ojciec był takim typem, który wszystko zawsze wiedział najlepiej, nie? Wiesz, wiedział, jak się kraj prowadzi, jak się w piłkę nożną gra, wiedział, jak funkcjonuje świat, wiedział, co się dzieje na rynku surowców i tak dalej, ale nigdzie pod blokiem nie, nie stało jego Ferrari. No właśnie, nie? no właśnie. Ani nigdzie nie mogłem znaleźć tego naszego, wiesz, domu, jak z bajki i... Wiesz, nie wiesz, nie widziałem jakby efektów żadnej tej wiedzy. I, I gdzieś się właśnie pojawiło takie pytanie: ok, skoro wszystko tak wiesz, to czemu to nie pozwala ci robić życia w taki sposób, w jaki chcesz robić? No dokładnie. Nie? To wtedy pytanie polega na tym, czy ta wiedza faktycznie jest prawdziwa, e, albo czy w ogóle w jakikolwiek sposób jest użyteczna. I to gdzieś tam u mnie wyewoluowało w coś takiego, że miarą prawdy jest efekt. Nie? Oczywiście. Czyli kiedy pracuję z pewnymi rzeczami, to mnie nie interesuje, czy one obiektywnie istnieją, czy nie. Mnie interesuje, czy obiektywnie efekt istnieje pracy z tymi rzeczami, nie? Tak. I myślę, że to mogłaby być taka dobra klamra, żeby wejść sobie głębiej, bo, bo stanęliśmy, jakby wiesz, zamieszaliśmy trochę wody. Mhm. Wy, wykazałeś, wiesz, to, że mm, świat tych, nie wiem, nazwijmy sobie to alternatywnych ścieżek, tak? Zamiast dawać ludziom to, czego szukają, to daje tylko więcej lęków, czyli to jest gra dokładnie w to samo, w co gra system. Dokładnie. I że rozwiązaniem jest zaglądanie wiesz, w głąb siebie, i wszystkie te odpowiedzi są w środku. Dołóżmy do tego to, że miarą prawdy jest efekt. Więc może wejdźmy w to głębiej. Co to dokładnie znaczy? Ja dzisiaj wiem, ale miałem trudną przeprawę z tym wszystkim, bo podobnie jak ty wiesz, wiele lat spędziłem na różnych okultyzmach, rzeczach i tak dalej. Tak i ku mojemu zaskoczeniu wszystkie te potężne systemy, kiedy się za nie, wiesz, chwytałem, to w moim życiu się absolutnie nic nie, nie zdarzało. Mhm. Jakby zawsze była jakieś wytłumaczenie, nie? Że czegoś jeszcze brakuje, coś jeszcze tak, musi zrobić, tak, tak, albo tak, nie tak. jesteś jeszcze, wiesz, na tyle czysty, nie? Tylko, wiesz, no, patrzysz potem na innych ludzi, mhm. którzy realizują swoje marzenia i oni nie są, kurde, wiesz, w procencie tak czyści jak ty, nie są tak w procencie tak zaangażowani Zubanie. i nie zdają sobie w ogóle sprawy, nie? Z tych, z tych rzeczy. I, i było to dość dla mnie trudne poszukiwanie tego i tak naprawdę zrozumienie co to znaczy że w sobie są wszystkie odpowiedzi co to znaczy wiesz zrozumienie rozpoznawania siebie czy poznawania siebie miałem tego farta że spotkałem paru fajnych nauczycieli na swojej drodze nie? więc może wskoczymy w to głębiej co to w praktyce oznacza czym jest wiesz prawdziwy samorozwój co to znaczy wyglądanie w głąb siebie co to znaczy że te odpowiedzi tam są jak to wygląda wiesz, w praktyce Wiesz co? To jest, to jest bardzo, bardzo szeroki temat, ale żeby było śmiesznie, wiesz, to te systemy ezoteryczne, które dzisiaj ten, ten sam rozwój proponują, to nie jest wcale wynalazek naszych czasów. Problem polega na tym, że teraz ten temat stał się modny, w związku z czym jest wielu ludzi, którzy są po prostu powtarzaczami mhm. i po prostu powtarzają po innych, nie? I nie mają bladego pojęcia na ten temat, ale to idzie znacznie dalej, głębiej. Bo na przykład już w starożytnych świątyniach Zen było tak, że do mistrza przychodzili uczniowie, co nie? Mhm. I wiesz, i ci uczniowie e, chcieli osiągnąć oświecenia. I za każdym razem ten mistrz znajdował jakąś wymówkę, jakieś coś, że jeszcze nie jesteś gotów, jeszcze nie jesteś gotów. Mhm. I jak ten uczeń się go pytał: A czy już jestem gotów?, było nie, jeszcze nie jesteś gotów, jeszcze musisz posiedzieć, Pochodziło o to, żeby po prostu gośł niego siedział, nie, mm -hmm. i dopiero, gdy człowiek był w stanie, gdy, 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 gdy uczeń doszedł do punktu świadomości, że cholera, no przecież tam facet pieprzy głupoty, no przecież ja już to mam, nie, po prostu wychodzę, no to wtedy z gracją mu tam mistrz odpowiadał, y, jasne, spoko, jesteś już teraz gotowy, bo jesteś gotowy odejść, nie, ale co to oznacza w praktyce, wiesz, jakby do brzegu, wiesz, jest tak, że tych wszystkich systemów jest kupa różnych, nie? I my, czy my, my jako społeczeństwo, tak? Ludzie, którzy, najczę bo to jest tak, że najczęściej szukają tego ludzi, którzy są pogubieni w jakiś sposób, nie? I szukają, szukają czegoś, czują, że jest coś więcej do tego świata, że jest coś więcej do świadomości, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Nie? Więc, na przykład, z całym szacunkiem dla doktora Joe Dispenzy, na przykład idą na kursy Dispenzy nie? i widzą, że tam ludzie są szczęśliwi, zadowoleni i mają nadzieję, że o, tam znajdę rozwiązanie. Nie? Tam znajdę to, czego szukam. Idą tam, dochodzą do ściany, dochodzą do końca i dowiadują się na końcu. No, jest jeszcze, właśnie tak jak powiedziałeś, coś, jeszcze, jeszcze co musisz zrobić dodatkowo. nie? Więc później idą ludzie dalej znowu w inny system. I w innym systemie dochodzą do tego samego. I zawsze dochodzimy do tej samej ściany z tymi samymi wnioskami, ale lekko innym się to poglądem. Wiesz, problem polega na tym, że każdy jest inny. nie? Nie ma dwóch takich samych ludzi. Każdy jest inny. Jest inaczej zaprogramowany, ma inny system wierzeń, ma, ma, ma inny, inaczej zbudowaną świadomość, inaczej zaprogramowaną podświadomość, więc na logikę, w jaki sposób jeden system może uzdrowić wszystkich, nie ma takiej opcji. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy podążać za intuicją i iść tam, gdzie coś naprawdę z nami rezonuje. Wiesz? Czyli na przykład ok. Są pewne rzeczy u dyspenzy, które mi się podobają, to ze mną rezonuje, biorę to dla siebie i idę dalej. Idę, znajduję kolejny jakiś tam system, coś ze mną zarezonuje, biorę to dla siebie i idę dalej. I wiesz, i mając na przykład już obijając się wcześniej o, o, o właśnie wiedzę tajemną, tak dalej, tak dalej, czy ty czy ja, mając już tą świadomość, zbierasz te rzeczy, które z tobą rezonują i po prostu łączysz je jakby w taką kulę percepcji. I Oglądasz się sobie i wyciągasz własne wnioski. I to jest najważniejsze. To jest klucz do tego wszystkiego, nie? Bo ten labirynt, z którego każdy chce wyjść, bo to ja to nazywam labiryntem, jakby podświadomości, Wiesz, o co chodzi? Ten labirynt każdy buduje sobie sam. Wszyscy sami budujemy te, te załuki i zakamarki i te ciemne miejsca, z których ciężko jest nam wyjść. Problem polega na tym, że. Nie każdemu starczy odwagi na to, żeby do tego labiryntu zejść, bo tam jest ciemno, a ponieważ każdy buduje go sam, to nie ma jednego przewodnika, którego wy z tego labiryntu wyprowadzi po prostu, nie? Ale jest jedna fajna podpowiedź. Słuchajcie, jak ktoś będzie chciał zagłębić się w swój własny labirynt, to pamiętajcie o tym, że tak, tam jest ciemno, tam będzie strasznie, ale nie ma się co bać. Jak pójdziecie z odwagą i intuicją to pamiętajcie o jednej takiej fajnej rzeczy, że instrukcje obsługi, jak wyjść z tego labiryntu, ponieważ każdy bu buduje ten labirynt sam, wszyscy malujemy sobie instrukcje obsługi na ścianach i wystarczy pomacać ścianę i dowiedzieć się, w jakim jest tym miejscu i powiedzieć sobie, aha, okej, okay, to teraz powinienem skręcić w lewo, a to po teraz powinienem pójść prosto. I serducho, po prostu intuicja, i z odwagą jak idziemy, te challenger różnego rodzaju i wiesz, no jest takie powiedzenie, jeżeli nie wierzysz w demony, to lepiej zacznij wierzyć, nie? bo musisz się zmierzyć z nimi, zanim one zmierzą się z Tobą, ale mówię tutaj używam słowa demony wyłącznie na potrzeby jakby przykładu do podania, że każdy musi się zmierzyć sam ze sobą i, i wiesz no nie jest to łatwe, ale ten labirynt każdy musi przejść sam i wiesz jeżeli ktoś jest gotów, naprawdę gotów na to, żeby, żeby pójść w ten samorozwój, no to po prostu trzeba siąść sobie nie wiem, do medytacji, czy do jakiegoś rodzaju, wiesz, wejść w trans, jakiegoś rodzaju, głównie chodzi o to, żeby wejść swoją świadomością w pole serca i z tego pola operować. Co mnie robi? Co jest ze mną nie tak? Dlaczego tak jest? I docierać do przyczyny, nie? rozwijać to, e, e, lub starać się to niwelować. I w ten sposób następuje prawdziwy samorozwój, nie? gdzie jesteśmy w stanie stanowić sami o sobie. I wtedy wytwarza się w nas coś takiego, tak jak słyszałeś wczoraj na warsztatach, e, wytwarza się w nas coś takiego taki mocny rdzeń, taki mocny trzon czyli Taka prawda absolutna, nie? No i teraz, czym jest prawda absolutna? Prawdą absolutną jest to, że ta, ta roślinka jest zielona, nie? No i ani ty, ani ja nie podważymy tego, że nie jest. Na przykład, prawdą absolutną jest to, że w pomarańczach czy w cytrynie jest witamina C. Nikt tego nie podważy. I w tobie ta prawda absolutna, przez to, że pracujesz ze swoim sercem, siebie zaczyna wytwarzać. I ten trząt, ten twój rdzeń jest po prostu nie do złamania. I nikt ci nie będzie nic pieprzył. Nie dasz się nabrać nikomu. Po prostu ty idziesz, wiesz swoje, projektujesz swój świat, i jedyne co możesz robić, to promienieś przykładem na innych. I to wiesz tak, trochę zbaczając z tematu, ale myślę, że to jest adekwatne. I wtedy możemy na przykład bawić się tym, czym jest współczucie. Nie? Wiesz, czym jest prawdziwe współczucie? Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie? Wiesz, to jest współodczuwanie, czyli ja odnalazłem sam siebie, ja odnalazłem swoją prawdę, więc promienieje swoją prawdą, swoim, daje przykład innym, że innych inspiruje sobą, inni mogą zobaczyć, kurde, da się, nie? I wiesz, e, i to jest współczucie, współodczuwanie, że inni współodczuwają Twoje szczęście ponieważ da się to odnaleźć, da się tą drogę przejść, tylko trzeba trochę pracy nad sobą poświęcić po prostu, nie? A ponieważ każdy jest inny, no to każdy będzie miał inną drogę. Z każdym zarezonuje coś zupełnie innego. Widzisz, ty jesteś wikingiem, ja jestem szamanem. Wiesz, o co chodzi, nie? Yy, ale mówimy o tym samym, wiesz? I teraz kwestia nomenklatury, kto ja chce, niech sobie to nazywa, jak chce. To jest absolutnie nieistotne. Ważny jest efekt, dokładnie tak jak mówisz, nie? Jeżeli osiągam swoje cele, jeżeli coś co sobie wymyśliłem, coś co sobie wymarzyłem, dzieje mi się, tak, no to to znaczy, że to działa, wiesz. Ja na przykład y, wyrosłem w otoczeniu, gdzie była niska świadomość, jeżeli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, właśnie o inwestycje, tak jak mówisz, wiesz, wszyscy wszystko wiedzą, ale nikt nic nie robi, nie? A z kolei wiesz, po tym jak wyprowadziłem się do Anglii, zauważyłem, że mam dokładnie te same problemy. I wiesz, zacząłem od zera, tak, od nowa, czyste konto i jestem w tym samym miejscu. I to mi dało dużo do myślenia. Mówię, kurde, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. Więc zacząłem się po prostu na najzwyczajniejszym świecie edukować, nie? No i wiesz, i przez to, że. Nie bałem się zmierzyć z tymi różnymi rzeczami i ja wiesz, ja też się nie boję powiedzieć tego, że ja wciąż dorastam, mając 40 lat, ciągle się czegoś nowego uczę, nie? To wiesz, w ciągu 5 lat mieszkam, wiesz, nie chcę się chwalić, tak, ale tutaj właśnie chodzi o te efekty. Mieszkam sobie spokojnie w dużym domu przy dzikim parku, gdzie mam rzekę jeżdżę sobie Teslą, tak jestem po prostu wyluzowany nie chodzę do pracy i po prostu mi to działa i jestem w stanie projektować ten swój świat, jeżeli mam jakiś problem, jakiś challenge no to staram się go, po prostu wiesz staram się z nim zmierzyć i wiesz, i to możemy nazwać magią to możemy nazwać szamanizmem a nie odkrywanie jakichś tam regułek, czy chodzenie w jakieś tam Wiesz, systemy różnego rodzaju, i tak dalej, i tak, tak dalej. Nawet jeżeli e, ostatnio na pewno pamiętasz, bardzo popularny był temat The Secret. Kojarzysz, nie? Tam, prawo The, przyciągania. The secret, prawo no. przyciągania. Słuchaj, wszystko się zgadza, tylko że ta informacja jest niekompletna. Jest totalnie niekompletna, nie? No bo jak sobie wyobrazisz, to będziesz miał, nie? Główna prawda. Wyobrażaj sobie, powodzenia. Wiesz, i znam kupę ludzi, którzy sobie wyobrażają, mówią, a te wizualizacje nie działają, nie? Ale co to jest wizualizacja? To jest tak, że widzę siebie w jakimś miejscu, tak, ale jak zamykam oczy i widzę siebie w tym miejscu, to muszę przede wszystkim z poziomu serca odczuwać emocje w pełni, które towarzyszą temu, jak się czuję, gdy osiągam dany cel. Czyli ja przenoszę się jakby w przyszłość, nazwijmy sobie to, swoimi emocjami, swoimi myślami i odczuwam emocjonalnie tą całą sytuację. Zobacz, mówię o tym, mam gęsią skórkę, mm. wiesz, bo to, to, to jest tak, że jesteśmy naprawdę głęboko w stanie wejść i sobie to zwizualizować, zwizualizować sobie te emocje i jak to tak naprawdę, wiesz, wygląda, yy, 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 tak dalej, i tak dalej, poczuć zapachy jak jest zapach w tym moim domu, nie? jak jest kolor tego samochodu, jak odbieram, wiesz, jak, jak mi przekazują kluczyki i tak dalej, i tak, tak dalej, i wiesz. I wtedy to działa. Przy czym ważne jest to, żeby ruszyć dupę, bo samo nic do ciebie nie przyjdzie. Więc jeżeli ty nic nie robisz poza myśleniem życzeniowym, a, a Twoja akcja jest tylko taka wyczekująca z pozycji roszczeniowej to nic się nie wydarzy. Musimy coś robić. Więc wiesz, yy, jesteśmy wszyscy zaprogramowani na to, żeby iść do roboty, nasz wszystko trzeba sobie zapracować. No, w ogóle nieprawda. Musimy realizować talenty i za głosem intuicji, i za głosem serca, i się nie bać. A wszechświat o nas zadba. Jasne, że będzie ciężko. Zawsze tak jest. Przy budowaniu czegokolwiek jest zawsze ciężko na początku, nie? Ale wszechświat to nas zadba. I ile, zobacz, powiedz na sam na swoim przykładzie, ile miałeś sytuacji takich podbrankowych, żebyś tak, że już jest kurde koniec. Że tak, źle jak już jest teraz, to już, to, 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 to już, to, to już jest dupa, nie? No i jakoś wszyscy żyjemy, co? Bo wszechświat o nas zadba. A zwłaszcza, jeżeli idziemy za intuicją i idziemy zgodnie, w zgodzie z sobą, z głosem serca, no, to ten wszechświat tym bardziej nam chce pomóc, nie? No, i to jest, wiesz, to, to jest sedno sprawy. Dla mnie, dla mnie to jest właśnie, wiesz, prawdziwy samorozwój, nie? Ja, ja, ja to w ten sposób postrzegam. To jest moment, w którym trzeba stanąć ze sobą twarzą w twarz netto przed lustrem i powiedzieć sobie: Jestem taki, 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 taki. Tyle, 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 tyle rzeczy w życiu spieprzyłem, ale moja przeszłość nie determinuje mojej przyszłości żyję w teraz, i teraz realizuję, i zaczynam nie od poniedziałku, zaczynam teraz, w tym momencie, nie? I wiesz, tak jak mówisz o, o biohackingu, i tak dalej, tak dalej, to się wszystko zgadza, wiesz. Jeżeli zdrowo się odżywiamy, zadbamy o swoje ciało, ja na przykład napieprzam squasha, nie? Po prostu. Wiesz, yy, 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 jem też, nie, nie, nie jem jakichś tam śmieci, wiesz, tym podobnych rzeczy, nie? Biorę jakieś tam organiczne suplementy, i tak dalej, i tak dalej. No to dlaczego ma być źle? Nie? To jest tak, to jest tak proste. To jest tym prawem przyciągania to można by wejść nawet głębiej, bo tu nie ma nic mistycznego w prawie przyciągania, nie? w wizualizacji. Zobacz, używasz wizualizacji, żeby się napić. No tak. Nie? Najpierw się w Twoim umyśle pojawia. Wizja, właściwie samo odczucie, że chcesz się napić wody, kojarzysz smak wody, kojarzysz efekt tego, mm -hmm. co ta woda ci daje, i po prostu twoje ciało to robi. Ty nie wiesz do końca, w jaki sposób ciało to robi, że to robi, bo nie jesteś w stanie świadomie skontrolować wszystkich tych mięśni w odpowiednim timingu i tak dalej, żeby wykonać tą tak naprawdę dość skomplikowaną operację precyzyjnego podania sobie. Na szczęście nas to na nasza podświadomość. Nie? Tak, robi to podświadomość. Nie? I na tym polega wizualizacja, tak naprawdę, mm -hmm. nie? I to po prostu robisz w większej skali. Czyli wizualizujesz sobie na przykład jakieś tam powodzenie finansowe. To jest jedno małe ale, drugie, nie? Zobacz, jeżeli sobie zwizualizujesz włożenie ręki w ogień, to czy to zrobisz? Mm, dobre pytanie. Najpewniej tego nie zrobisz, nie? Albo szybko tą rękę wyciągniesz z ognia. Ale wiesz, jakby płonie przed wiesz, tobą co, raczej, ogień. Raczej bym wsadził, ale no. bym szybko wyciągnął, nie? No. Czemu? Bo jest lęk. No tak. Bo nauczyłeś się kiedyś, że ogień potrafi Ci oparzyć skórę, tak? że to jest uszkodzenie mechaniczne ciała i że na przykład jak to będziesz miał, to nie będziesz w stanie sięgnąć wody, nie? czyli to jest dla Ciebie zagrożenie życia. Ale z drugiej strony ludzie chodzą po rozgrzanych węglach, nie? No to jest akurat, to jest akurat trik, nie? No, no jest to trik, bo możesz przejść szybko i Ci to nie parzy, nie? No plus się robi poduszka wodna pod tym, pod stopą i jest gruba skóra, także to jest akurat pic na wodę, tak samo jak chodzenie po szkłach, nie? <laughs> To się po prostu układa ostrymi krawędziami na skraju tej, jak się mówi, nie? masz na przykład tak, tam, nie Tak, wiem, tak, 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 i chodzi się po samych, um, ta, 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 po samych dupkach. Tak, tak, że ostre jest ułożone tylko dookoła, a wewnątrz są tylko właśnie dupki. Nie? I wtedy jak sobie potem stoisz, to się nie zranisz. Nie, a o co mi chodzi? Nauczyłeś się gdzieś bać ognia, dlatego twoja wizualizacja nie działa i nie wkładasz automatycznie ręki w ogień, kiedy o tym pomyślisz. A jak pomyślisz o wodzie, to często zupełnie bezmyślnie to wyrobisz, Tak. Napijesz się, nie? I to samo jest w sprawie przyciągania. Jeżeli ty sobie myślisz na przykład o tym, wizualizujesz sobie siebie w pięknym mieszkaniu, masz, wiesz, dwóch siana i tak dalej, ale ty tak naprawdę masz na przykład lęk połączony z sianem, to se możesz wizualizować Właśnie, do ustalonej śmierci. Ale, ale słuchaj, to jest, to, to jest fenomenalne, że to poruszasz, bo... Tak naprawdę uzmysłowiłem sobie to, jak byłem na szkoleniach takiego faceta, który się Dampenia nazywa. Nie? Mm. On zrobił kasę tam tak, na ropie z Rockefellerami i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej, żyje w zamku, wiesz co to mm. na kiju, i on mi uzmysłowił jedną rzecz na tym szkoleniu, że 90, 9, że 9, słuchaj, 98% populacji Tam w nawiązaniu do jakiegoś tam badania, które... Mhm. do, do, do sądy publicznej, żyje cichym życiem desperacji, mhm. stary. Ja bym powalony tym. Dlatego, że ludzie mają tak naprawdę strach przed sukcesem i strach przed pieniędzmi, że nam, bo mamy wpojone, że pieniądze to zło, mhm. co nie? Dlaczego, nie? I wiesz, o, pieniądze nie, nie dadzą ci szczęścia, nie? No i ten Dampenia fajnie to powiedział. Jeżeli uważasz, że na przykład pieniądze nie dają ci szczęścia, to znaczy, że nie wiesz, gdzie robić zakupy, nie? <grym> wiesz, oczywiście, pieniądze nie dają szczęścia, m, takiego w pełni szczęścia, nie? No bo możesz mieć kupę siana, ale będziesz dalej nieszczęśliwy, nie? Możemy mm -hmm. popatrzeć na maklerów giełdowych, czy na przykład na, na jakichś przedsiębiorców, którzy nie żyją w pełni w zgodzie z własnym sercem, mają kupę siana, ale mają na przykład życie osobiste w gruzach, nie? Czy mają mega problemy ze zdrowiem, itd., tak dalej, tak dalej, nie? Więc y, trzeba sobie też uzmysłowić y, jedną rzecz, że ponieważ my przyszliśmy tutaj na ten świat, żeby doświadczać, żeby zbierać doświadczenia, to wiesz, ten świat jest postawiony na głowie, jest do góry nogami, nie? I wmawia nam się cały czas, że musimy na wszystko zapracować, na wszystko zapracować, pracować, 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 nie? I wiesz, im jakby mniejsze, jakby to ująć, im jakby mniej, i, i jesteś niżej, po, nazwijmy sobie to tak po angielsku brutalnie, klasowo-finansowo, fina, tak, w rodzinie, tym <grym> na przykład rzeczy, które są za ileś tam kasy już cię przerażają, nie? Bo dla ciebie na przykład standardem dla kogoś jest to, że dużo pieniędzy to jest na przykład 2000 zł, tak? A na przykład dla kogoś na przykład mój znajomy za 2000 zł kupuje sobie butelkę whisky, tak? Wiesz, o co chodzi. Nie? Więc wszystko jest kwestią zawsze percepcji, nie? I teraz pytanie, dlaczego nakładać na siebie ograniczenia i i, i wiesz i Ważne jest to, żeby sobie uzmysłowić to, że, że jest ten strach przed sukcesem, że jest ten strach przed tym, że zarabiam za dużo na przykład, nie? O kurde, zarabiam za dużo i jak, zaczy jak ktoś osi zaczyna osiągać ten swój cel, to zaczyna robić się bardzo zapobiegawczy, nie? Mhm. Zaczyna się robić ostrożny, zaczyna ostrożnie postępować i wtedy, co się dzieje? Wtedy zaczyna się wszystko sypać. Tak jak mój mentor mi powiedział właśnie, powiedział tak, szejbartek. Tylko intuicja, i tylko odwaga. Mówi, mhm. Jak się nie bałem, to zjadałem wszystkich na śniadanie i zarobiłem kupę siana, kupę forsy, nie? I byłem multimilionerem. Co nie? Mówi, a jak tylko zacząłem działać zapobiegawczo, przestałem iść za tą intuicją i pozatrudniałem kupę różnego rodzaju doradców finansowych i szedłem w bezpieczne inwestycje, to wszystko klapa, wszystko traciłem. Dlatego i teraz wchodzę w interes i wiesz i, i, i robi teraz interes, nie podam nazwy barki, ale, ale robi teraz interes w Kolumbii. Bynajmniej nie narkotykowy żaden, tylko jest to w pełni legalny interes, gdzie po prostu firma wywodzi się z Kolumbii, ale jest międzynarodowa, przechodzi przez, przez przez wszystkie kraje świata i wszyscy mu mówili tak. Nie rób tego stary, co ty oszalałeś, oszalałeś. Daj spokój, daj spokój, kartel cię zabije, nie? Gdzie ty tam do Kolumbii pojedziesz, nie? No ja się go pytam, ty, jak to jest z tą Kolumbią, z tymi kartelami? Wiesz co mi powiedział? Mówi, stary, zajebiście. Ja mówię, co ty gadasz? On mówi, słuchaj, dopóki będą kartele, rządziły w Kolumbii, to jest zajebiście, mówi. Bo ty dajesz słowo, dogadujesz się z nimi... Umawiasz się na procent, i oni dbają o to, żeby twój interes kwitł, a ty jedyne, co musisz zrobić, to dotrzymać słowa. Mhm. Mówi, a jak tylko politycy się zaczną, w to miesza, czy partyzantka komunistyczna, i to jest dupa. Mówi, i zobacz, i to jest kolejny strach, kolejna percepcja społeczna. Mhm. O, nie iść do Kolumbii, bo cię zabije kartel. Pff. On tam jedzie na wakacje i żyje jak król, jest powitany, wiesz, jest normalnie paradise, nie? Mhm. I, i, I wiesz. I wszyscy odradzali mu to, nie rób tego, nie rób tego, on to zrobił stary, no wygrał na tym. No, 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 tylko odwaga, intuicja, nie? Mhm. I to jest, to, jest, to jest tak proste i tak jednocześnie trudne, nie? O. A jak ty sobie z tym radzisz? Ja mam hipnozę. A. Ty masz hipnozę. Nie wiem, praca w transie hipnotycznym, czykolwiek sobie to nazwiemy, właśnie pozwala poznawać siebie. Bo w skrócie, wiesz, polega to na tym, że możesz wziąć daną sytuację ze swojego życia i zobaczyć do źródła, dlaczego ta sytuacja się dzieje. Bo jest w rozwoju osobistym taki kult, m, obok kultu ciężkiej pracy, to taki kult, wiesz, podejmowania decyzji, nie? że wszystko, co masz w swoim życiu, to zależy od Ciebie. To jest prawda, ale to jest znowu, jak w przypadku prawa przyciągania, niepełna prawda. Tak, kreujesz wszystko w swoim życiu, wszystko mhm. jest efektem Twoich decyzji. Ale, i to jest takie zajebiście potężne, ale. Tak. 99 z tych decyzji jest podejmowania nieświadomie. Tak. I ty próbujesz tym 1% zakręcić, wiesz, to jest zakręcanie biegu rzeki, wiesz kijem. Nie? Rzeka płynie, a ty próbujesz, wiesz, jej i nurt odwrócić kioszkiem. Nie? I to, to mniej więcej tak obrazuje sytuację, co rozwój osobisty wierzy, że jest niby możliwe. Daje się na przykład ludzi, którzy faktycznie to zrobili, tylko że jak spojrzy na to głębiej, to. Ci ludzie są w miejscu, w którym są, bo mają inne programy na poziomie podświadomym. Nie? Mhm. Czy wiesz, ja to zrobiłem, nie? mi się udało, więc inni też mogą. Gówno zrobiłeś. Miałeś inne programy, zakodowane w swoim automacie. dokładnie. dokładnie, dokładnie. Podświadomość, podświadomość to jest automat, który zarządza większością naszego życia. Jak też na szkoleniu wiesz, mówiłeś bardzo dobrze, że wieloma rzeczami nie musimy myśleć, że one są automatyczne. Tak. Ale to też oznacza, że wielu rzeczy nie jesteśmy świadomi, i to, to mi się zawsze wiesz. To, to, to się bardzo mi zawsze wpinało z tym, co mówisz, z tym, co, co my tutaj robimy w projekcie, że właśnie dzięki patrzeniu w siebie, w swoją podświadomość, jesteś w stanie zobaczyć ten fakt, że pewne rzeczy się dzieją obok ciebie, w sensie poza tobą, że po prostu Twoja podświadomość podejmuje decyzje, których ty nawet nie zauważasz, i zwykle chodzi o coś innego. Niż mógłbyś przypuszczać. Nie? Mhm. Wiesz, prosty przykład, który teraz mi przyszedł do głowy. Tydzień czy dwa tygodnie temu miałem pracę z jedną z klientek i miała problem wiesz, z poczuciem własnej wartości, mhm. którą tam gdzieś blokował. Nie jestem dostatecznie dobra, więc wiesz, nie, nie chciała wychodzić, pokazywać się ludziom i tak dalej. I spodziewała się, że problem leży w tym, że była, wiesz, była tyła za dzieciaka. Nie no i wiadomo, mhm. dzieci są okrutne, no, nie, jasne, dojeżdżają jasne. cię, ja, ja też to przeżyłem. E, więc spoko, ale... No my weszliśmy za czasów szkoły, hmm. gdzie to była szkoła przetrwania, nie? Tak, tak, tak. Więc, y, wiesz, no, słuszne przypuszczenie, nie? Tylko, że jak my weszliśmy właśnie, wiesz, w transie do tych sytuacji, które zaprogramowały to niskie poczucie własnej wartości, to się okazało, że nie chodziło o to, że dzieci jej dokuczały, nie? Chodziło o to, że jak mówię o tym rodzicom, to rodzice to bagatelizowali. A, Co tak ty rozumiem. opowiadasz? Przez tobą jest wszystko okej, okay, nie? Przez rozumiem, kilka rozumiem. Taki wiesz dzieciak, przy jest wszystko okej, okay, nie? Hmm. Więc nawet nie to, że dzieci tam wiesz, mają swoje problemy, ale nie ma w ogóle problemu, tak? Tak. jest tak. wszystko okej. Okay. I z jej perspektywy to zbudowało taki po brak zaufania do siebie, mm. nie? bo wiesz, to dziecko zaczęło myśleć. Kurwa, a może tak jest, nie? że to ja sobie wymyślę, no, no. że wiesz, no to jestem nie taka, nie? jeżeli ja wiesz, nie, nie widzę rzeczywistości, to jestem nie taka jak trzeba. Nie? No. I bęk, i masz, wiesz, brak zaufania do swoich własnych decyzji. Słuchaj, piękny przykład, mm. no, słuchaj, no, powiem mm. Ci, że rewelacyjnie to obrazuje mm. tę sytuację, mm. nie? I to, I to jest poznawanie siebie, nie? I to możesz zobaczyć, że za moimi decyzjami co tak naprawdę się kryje. Brak zaufania do swoich decyzji. Tak. Nie? Więc tak. wtedy nie. U, u, trzeba też pamiętać o tym, że podświadomość jest totalnie bezmyślną częścią naszego umysłu. To jest automat. On pracuje Ma, w Małpi mózg. Tak. To wiesz, jeżeli mam lęk przed porażką, bo jak odnoszę porażkę, to na przykład nie wiem, boli, nie? To umysł woli w ogóle nie podejmować decyzji, nie podejmować wyzwań, bo wtedy, jeżeli nie ma wyzwania, to nie ma ryzyka porażki, mm. nie ma ryzyka bólu. To działa na tak głupkowatej zasadzie tak, tak, często. Tak. tak, nie? tak, tak. No i, i tutaj się to właśnie wprowadza, to, to, to wszystko się sprowadza do tego, wiesz, podejmowania decyzji i tak dalej, wiesz. Ale wiesz, jest też tak, że ludzie nie chcą podejmować tych decyzji. No, tak jest system zbudowany, w sensie mm. mówię o systemie, wiesz, naszym, umysłu, nie? No. Umysł jest Umysł działa w ten sposób, żeby utrzymać się przy życiu, najłatwiej jest utrzymać się przy życiu, jeżeli powielasz schematy, które się sprawdziły już w przeszłości, tak. i do tego każda zmiana schematu to oczywiście może być lepiej, ale może też być gorzej. A podstawową zasadą działania umysłu jest unikać ryzyka. A ja bym wiesz, jak mam na przykład klientów na, na, na Tarota czy na coaching, i ktoś mówi, że no, jest tam gówniana sytuacja, nie? Wszystko dupa. I przejebane, nie? Mówi, sięgnąłem dna, stary. Ja zawsze mówię jedno, słuchaj. Pamiętaj, nie ma takiego dna, spod którego ktoś by nie zapukał. Mhm. Co nie? Mhm. I wiesz, jeżeli ktoś właśnie nie jest w stanie decydować sam za siebie, to po prostu jest popychany jak piórko na wietrze. I, 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 i to jest tak proste nie? a to, to, to jest właśnie miłość własna, samostanowienie samoświadomość kim naprawdę jestem nie? i na przykład wiesz, ludzie upatrują na przykład zobacz jest, jest, zapewne spotkałeś się na swoich sesjach nawet i, i hipnotycznych z tym, że na przykład tak Przykład z czapki, tak? Mhm. Jest osoba, która pracuje w korporacji, ale jest totalnie nieszczęśliwa, nie? A tak naprawdę, i talentem jest na przykład, nie wiem, malowanie albo tworzenie czegoś, sztuka albo na przykład mhm. pomaganie innym, tak dalej, i tak dalej. I ktoś czuje to, bo, bo wszyscy zawsze czują, bo to jest tak, że żyjemy w świecie, który dookoła nas osacza hałasem non-stop. Mamy media społecznościowe, nie, jest to bodźce, jest mm. to bodźce i teraz do czego to doprowadza? To doprowadza do takiej sytuacji, że my nie mamy nawet 15 mm. minut ciszy, niejednokrotnie, do mm. tego, żeby powiedzieć z samym sobą, z własnymi myślami, nie. I właśnie dla takich ludzi, którzy na przykład idą totalnie nie swoją drogą, jest zawsze jeden najgorszy moment. Jak gaśnie światło, trzeba i spać, nie. I wtedy te wszystkie strachy wychodzą z poduszka, nie? Mhm. O, kurde, o może to, może tamto, o muszę się może bardziej spiąć w pracy, wiesz, dlaczego jestem nieszczęśliwy, nie? I na przykład ludzie dobierają sobie kiepskich partnerów życiowych, tak dalej, i tak dalej, bo po prostu wiesz, wydaje im się, że no, no to to jest to, nie? Wiesz, jesteśmy zaprogramowani na cały, cały czas na, na, na jakby na nowe stopnie, nie? Wiesz, o co chodzi? Czyli tak, jak pójdziesz do szkoły, no to musisz przejść do następnej klasy, nie? Jak skończysz dobrą szkołę, będziesz miał dobrą pracę i to już będziesz szczęśliwy. Idziesz do tej nowej pracy, zaczynasz od stanowiska i sobie myślisz, no to dobra, no to jak dojdę do wyższego stanowiska menadżerskiego, to już wtedy będę na pewno szczęśliwy, nie? No i jesteś, masz to stanowisko menadżerskie, no i nie ma tego szczęścia dalej, nie? No i wiesz... I teraz pytanie, gdzie jest droga? Po prostu, nie? Co ci ludzie mają robić? No, i to jest jakby nie, wracając z powrotem do słów Jezusa: poznaj siebie, tak? Wiesz, to jest, to jest jak zaprzeczanie samemu sobie, to jest jak właśnie zawracanie kijem rzeki, nie? A to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy odkryć swoje talenty, zajrzeć do wnętrza i ze spokojem odpuścić, Jak rzeka, wiesz, jestem mega fanem taoizmu i Tao mówi o tym właśnie w piękny sposób, nie?, że wiesz, jak stajesz nad brzegiem rzeki, to ta rzeka tu jest, ale to już nie jest ta sama rzeka, co sekundy temu. Ona cały czas płynie. Cały czas jest easy. Jak wlewasz wodę do szklanki, to ona przyjmuje formę szklanki. Jak ją przeleje do czegoś innego, to ona przyjmuje inną formę. I ona, woda jest zawsze easy, nie? I wiesz, i niby woda jest jednym z najsłabszych żywiołów, nie? Tak, tak jest postrzegana. A po ostatnim wielkim potopie, tak, przecież cała ta woda i to rozkładała kontynenty, i wyrzeźbiła nam piękne góry i piękne krajobrazy. Więc w tej delikatności i, i finezji jest siła, nie? Więc wiesz, Podążając w ten sposób, jak rzeka, właśnie poprzez życie, tak? Czyli odnalazłem swoje talenty, kultywuję swoje siły, uśmiecham się do swojej słabości, odpuszczam. Wiesz, to jest najcięższy moment. Odpuścić, nie? Bo ludzie boją się zaufać samym sobie. To jest największy problem, nie? Mhm. Żeby odpuścić. I wiesz, dopiero jak odpuszczasz i płyniesz z tym nurtem to zaczynają się dziać magiczne rzeczy. A dopóki się czegoś będziesz trzymał, to wiesz, to jest tak, jakbyś płynął pod, wiesz, yy, pod nurt, nie? Mhm. Naprzeciw nurtu. Musisz płynąć z nurtem wody. Jakby z flow wszechświata, nie? A reszta ułoży się sama, po prostu, mhm. nie? I ja, wiesz, tak, yy, tak jak wczoraj podawałem właśnie yy, na warsztatach, jak, jak, wiesz, przykład tego, co robi rzeka, jak zwali się na przykład drzewo na nią w połowie? Nie? Mm. Czy rzeka zawraca, bo jest jakaś przeszkoda? No nie zawraca, nie? I zawsze rzeka co robi? Znajduje najniższą linię oporu, do tego, żeby mm -hmm. płynąć dalej do swojego celu, nie? I to, to jest, wiesz, no, to jest tak proste, a jednocześnie tak skomplikowane. Nie? I wiesz, i, i fajnie, że. Na przykład, Wy macie swój projekt, gdzie, gdzie docieracie, pomagacie ludziom docierać do podświadomości, i tak dalej, i tak dalej. Robicie to za pomocą hipnozy, i tak dalej. Wiesz, no ja w takie rzeczy się nie bawię. Nie jest to jakby moja para koloszy, natomiast staram się uzmysławiać ludziom to, żeby uważali na to pieprzenie w tym Ezoświecie. Wiesz, ja, ja czasami kurwa nie mogę się dzierżyć tego, nie? No, no po prostu nie mogę. Szlak mnie trafia, nie? Jak, jak słyszę jakieś tam teorie mongolskie, wiesz, no, no, y, społeczeństwo ma syndrom zbawiciela, wpojony przez kościół katolicki, mhm. nie? Że przyjdzie Jezus i, i, i wszystko za nas załatwi. Przyleci UFO, przylecą Anunnaki, y, y, konfederacja Stary, jak ja usłyszałem o Konfederacji Galaktycznej w ogóle, nie? Że jest jakaś babka, która jest przedstawicielką w Konfederacji Galaktycznej jest reprezentantką Ziemi. Słuchaj, no nie mogę się pozbierać ze śmiechu, nie? No po prostu umówmy się, nie? Bo, no bo teraz tak. Ludzie chcą idealizować pewne tematy i mówić o, ale zajebiście, tu tak, wiesz, aktywowałem kundalini w trakcie medytacji, już jestem kozakiem, nie? No ale to i tak się obudzę barkiem soham. Dzisiaj doznam oświecenia. Wszystko skumam. Ale i tu i tak się było ze Bartkiem Sochą. No bo wiesz, można sobie, jak ja to zawsze mówię, wiesz, można szukać dziury w dupie, nie? No ale żyjemy tu i teraz na tym świecie. Więc ważne jest to, żeby żyć tu i teraz. I tylko ludzie, którzy żyją tu i teraz, naprawdę tu i teraz, mogą robić plany na przyszłość, nie? Bo założę się, że niejednokrotnie spotkałeś się z tym, że na przykład. Ludzie, którzy mają depresję i tak dalej, tak dalej, to są zazwyczaj rzeczy i programy, które sięgają wstecz. Nie? No. A z kolei ludzie, którzy mają dużo różnego rodzaju lęków, to są ludzie, którzy żyją w przyszłości. Mhm. Czyli mamy jednych ludzi, którzy żyją w przyszłości, mają za, zazwyczaj depresję i, i za tym idzie cała fala główna, mhm. a ci, którzy żyją w strachu, żyją w przyszłości. Nie? A tak naprawdę jedyny czas, jaki istnieje, to jest teraz. Nie ma innego czasu. Przeszłość działa się teraz, przyszłość będzie się działa teraz. I teraz jest teraz, nie? Tylko że wiesz, takie w pełni zdanie sobie sprawy z tego, co to oznacza teraz. Nie? Ja na przykład myślę sobie tak. Yy, wiesz, jedną tutaj do ciebie na wywiad, dzwoni do mnie znajoma i pyta się, czy się stresuje przed wywiadem, nie? Wiesz o co chodzi? Ja wie nie. Dlaczego? Bo teraz jadę samochodem, jadę teraz samochodem, świeci słońce, jest w ogóle mega, widzę fajny banner, z fajnym obrazkiem i jest totalny luz, nie? I na przykład ja teraz jestem, wiesz, cieszę się tak, cieszę się, siedzę sobie z Tobą, mamy sobie fajną rozmowę, w fajnym otoczeniu, w fajnym miejscu, mamy miecz wikingowski, mamy róg, Mamy, yy, jaką się nazywa? To jest pan Ptaszor. To jest, to jest pan, mamy pana Ptasiora, wiesz, jest woda. Ptaszor. Ptaszor, dobrze, mamy pana Ptaszora, wiesz. I ja to doceniam stale to jest piękne. Wiesz coś? To jest, tak, to jest tak proste, a jednocześnie tak piękne. I ja za, dlatego zawsze mówię, że plany na przyszłość mogą, mogą robić wyłącznie ludzie, którzy żyją w teraźniejszości, tu i teraz. Bo. Jeżeli ktoś żyje na przykład w przeszłości czy w przyszłości to i chce osiągnąć jakiś cel, ten cel osiąga, ale on go nie zauważa, że go ma. I to jest właśnie to. A jak ja żyję tu i teraz i doceniam wszystko, nie? Wszystkie okoliczności przyrody, np. idę sobie do lasu i mówię: Boże, jaki ten las jest piękny, mega w ogóle, nie? Miałem w ogóle sobie taką fajną sytuację. Poszedłem w nocy do lasu, bo ja wiesz, długo się ze nocą, nie? Nie. I, I często sobie chodzę do tego mojego takiego dzikiego parku, który mam za dołem. Tam, tam ta rzeka płynie, jest takie molo, nie? No i siedzę sobie na tym molo, tak sobie medytuję, wiesz, siedziałem sobie totalnie cicho, nie? No i słuchaj, zapalam fajkę sobie, nie? Wiesz, już sobie przeszedłem ze, ze stanu medy medytacyjnego, bo wiesz, jak, jak słuchasz mu rzeki teraz, że się uspokaja, a dwa to od rzeki jakoś tak, no nie wiem, w stanie medytacji dużo się od niej uczy. Jakby ta, ta rzeka do mnie gadała, nie umiem umie tego wytłumaczyć, nie? Mhm. E, I słuchaj, miałem taki pattern. Siedzenie, zapalą fajkę, i nagle tak. Co, nie? Mówię, co się dzieje, co się dzieje, Mówię, o co chodzi, o co kamam, ty! Okazało się, że borsuk koło mnie siedział. Wiesz, przyszedł borsuk, a przez to, że ja siedziałem nieruchomo, bo czarno, bo jest ciemno jak w dupie, mhm. nie? Ten borsuk mnie w ogóle nie zauważył. Nie to, że on siedział tu przy mnie, nie? No ale był oddalony powiedzmy tam dwa metry, nie. On w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy, bo coś tam sobie dubał. nie. I ja sobie myślę, nie, w ogóle co to się wydarzyło, nie? Nie dożyta rzeka, tutaj las, taki piękny, pięknie pachnie, wiesz, jeszcze ten borsuk w ogóle, wiesz, i ja cieszę się takimi drobnymi rzeczami. Dzięki temu jestem w stanie docenić rzeczy większe. Nie? No, to jest po prostu, wiesz, no, to jest właśnie być tu i teraz, nie. I, I jak, czy, czy na przykład przed wczorajszymi warsztatami, wiesz, wczoraj to był mój warsztatowy debiut, nie, I, i wiesz, i te warsztaty no nie były krótkie, tak, bo trwały od godziny 12 tam do 19 z minutami, gdzie każdy się wypowiadał, tak dalej, tak dalej, no i ja nie, wiesz, jestem ostatni, który będzie mówił, że na przykład, że się nie bałem, tak, nie boję się powiedzieć tego, że odczuwałem stres, tak, że trochę się bałem, ale za każdym razem jak próbował mnie to ogarniać w jakiś sposób, nie? mogłem siedzieć i, i dorabiać dupie uszu. Nie? A co by, jakby to się działo, to się działo, to się działo. I miałem stary nos przez panom, pojechałbym na te warsztaty, byłbym totalnie wyorany, byłoby to totalnie nieefektowne. Wiesz o co chodzi. Nie? i nic by z tego nie było. A po prostu ja sobie mówię, jestem tu i teraz teraz idę spać, teraz leżę w łóżku, teraz jest mi ciepło, nie, wiesz, teraz przyszła Tosia, Tosia to jest pies moich rodziców, nie, i Tosia przy mnie leży, i to sobie doceniam, nie, to jest piesek, który jest przy mnie, ja sobie puszczam, często dosną rzekę, wiesz, teraz jestem tutaj, teraz idę spać, a jutro będzie jutro, to jutro się będę martwił o to, nie, i wiesz, i dzięki temu jest mi łatwiej funkcjonować w ogóle, nie, i, i, i kupę stresów, jakiś takich, wiesz, dupy ode mnie odpadło, nie? No i to jest właśnie, zataczając koło, to jest właśnie ten samorozwój, nie? Że wiesz, ponieważ przeszedłem tą drogą, uzmysławiając sobie to, te, te, te swoje największe wady, nie? przy czym zaznaczam, że to nie jest koniec, bo ta podróż się nigdy nie kończy. Zawsze jest posuwanie granicy. Zawsze, zawsze, zawsze. Zawsze można dalej, zawsze można więcej. Nie? Ale jednocześnie też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no wszystkich nas łączy, jako, jako istoty ludzkie jedna cecha, którą jest niedoskonałość. Nie? I, I na przykład ja pisząc muzykę, czy, czy artyści, zwłaszcza, którzy starają się przenieść swoją wizję na, na nie wiem, czy na płótno, czy właśnie na dźwięki i tak dalej, gonią za tym, żeby dogonić tą wizję, nie? finalną finalną wizję. Tego się nie da osiągnąć, ale powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ta wizja była jak najbardziej bliska temu, żeby, żeby to, co robimy, było jak, jak najbliższe tej wizji. Nie? I wtedy dajemy 100% z siebie i właśnie promieniujemy tą prawdą absolutną, nie? że jestem dumny z siebie, zrobiłem to i ja nie potrzebuję na przykład wysyłać nie wiem, mojego podcastu, czy jakiegoś odcinka, czy, czy muzyki, którą piszę, do kogoś, czy dobrze to brzmi. No to w dupie, co nie? Bo wiem, że to jest dobre. Po prostu, nie? Nie potrzebuję ani do nikogo porównywać, ani nie potrzebuję niczyjej walidacji. Nie wiesz o co chodzi? Po prostu idę, robię, robię najlepiej jak mogę i to stary działa po prostu, co nie? I często się mnie ludzie pytają, a słyszałeś o tym, a słyszałeś o tym gościu, a bo on gada takie rzeczy, a to takie rzeczy. No, gadaliśmy o tym wczoraj. Ani ty, ani ja nie śledzimy konkurencji, co nie? Po co? To jest bez sensu. Każdy robi swoje. Nie? I to jest, to, to jest maga po prostu, wiesz, nie? Zresztą sam wiesz doskonale po swoim przykładzie. Też żyjesz tu i teraz. Yy, sta, stawiasz czoła różny, różnego rodzaju wyzwaniom i tak dalej i, i sam wiesz, że ta podróż się nie kończy i nie możesz sobie powiedzieć, że jesteś, jestem doskonały też wiesz, że masz jeszcze jakieś tam rzeczy do przerabiania, co nie? Mhm. lub na przykład przychodzi jakiś tam moment yy, i wiesz, ponieważ żyjemy w dualnym świecie zawsze jest tak, że będą problemy mhm. co nie? i wiesz, i ludzie właśnie to jest ten strach przed porażką, to co mówiłeś, nie? ludziom się wydaje, że jak jest ten sukces, no to ktoś na przykład nie odnosi porażek czy coś takiego, nie? Zawsze będą problemy. Zawsze. Mhm. Tylko zależy, czy podchodzę do tego na zasadzie, mam problem, czy mam wyzwanie, challenge do pokonania. I zadanie sobie pytania, dlaczego mam ten problem? I odnalezienie odpowiedzi nie na zewnątrz, że na przykład, a bo PiS jest taki, 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 nie? Wiesz, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja ci powiem tak. Yy, wyjechałem 10 lat temu do Anglii, nie? Yy, jak jeszcze rządziło PO, nie? i Jak przylatuję tutaj, ja starałem się nie mieć żadnej różnicy. Czy rządzi PiS, czy PO? Wiesz, dla mnie polityka to jest w ogóle wrestling dla inteligentnych, nie? Jak ktoś się chce tym masować, to niech się masuje tym, co, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Ale. Ja nie, ja nie widzę żadnej różnicy. Wali mnie to w ogóle totalnie. Co, co oni tam robią. Ja robię swoje. I pff, wiesz, a, a cała reszta. Wiesz, i to jest taki piękny, skrystalizowany, czysty egoizm zdrowy, który wszyscy powinni sobie zakodować. To powinien być nasz program. Czysty egoizm. I wiesz, z jednej strony to sobie może tak. Ktoś może to odebrać w negatywny sposób, nie? Wiesz, o, egoista, myśli tylko o sobie, tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? No ale, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, jeżeli ja daję przykład z siebie innym, to ja muszę jakby, ja muszę wszystko robić sobie. Wszystko robię dla siebie. Czyli nagrywam podcast taki, jaki sam bym chciał usłyszeć. Nagrywam muzykę taką, jaką sam bym chciał usłyszeć. Robię wszystko sobie, nie? Jednocześnie daje to innym i inspiruje to innych. I, I ta prawda absolutna po prostu działa na tych ludzi. Po prostu trafia to w ich serca, bo jest to autentyczne. Nie? I nie porównuję się do nikogo, nie obczałem konkurencji, robię wszystko sobie, i dzięki temu jestem w stanie dać tak wiele innym. Nie? I to jest. To jest trik. To jest taki paradoks, wiesz, dwustronna mhm. maneta, nie, robiąc sobie, daje innym. I, i to, ja uważam, że to jest piękny proces, nie. Więc wiesz, takie właściwe zrozumienie egoizmu, żeby robić wszystko dla siebie, dbać o siebie, teraz żyje dla siebie. Żyje dla siebie, nie? I wiesz, i nie podążasz za tym systemem stopni, nie, że o tu korporacja czy tam szkoła, wiesz tak dalej, i tak dalej, bo tak. Doc... Do czego nas ten system stopni doprowadza? Możemy popatrzeć na naszych rodziców, na, na, na naszych dziadków i tak dalej i jest jedna taka rzecz, nie wiem, czy ty, czy ty to założyłeś, że wiele starszych osób, które już są na przykład na emeryturach lub ludzie, którym, którzy się zbliżają do emerytury, czują się oszukani, bo system im obiecywał coś, i nigdy do tego momentu nie doszli, nie? Mhm. I jest coś takiego, jest taki, jakiś, nie wiem, czy to jest syndrom sztokholmski, czy to jest system wyparcia. I boję się przyznać to, że cholera to nie było to, nie? Że kurwa, zjebałem, co nie? I na przykład nie powie ci, co nie, nie rób tego, pierdol tą szkołę, co nie, w dupie to miej, realizuj się. Idź, rób co chcesz, rób czego pragniesz. Nie? I wiesz, mi jest trochę łatwiej mówić, dlatego że dla mnie dużym wsparciem byli moi rodzice. wiesz. Pomimo tego, że no może nie opływaliśmy do dostatkach, to miałem mega wsparcie w moich rodzicach, zwłaszcza z jednego względu. Słuchaj, jak byłem w szkole średniej, to tak wiesz, cały czas ze szkoły dzwonili, nie? że nie ma mnie w szkole. A ja siedziałem i grałem na gitarze, nie? No i wiesz, zmieniłem jedną szkołę średnią, drugą szkołę średnią, trzecią szkołę średnią, Wiesz, to były czasy, wiesz, WKU i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc trzeba było świrować pawiano, żeby nie iść do wojska, nie? Bo przecież ja bym nigdy w życiu nie nie przeokropli krwi za ten kraj, wiesz o co chodzi? Przynajmniej ja tak mam, nie wiem, czy ty tak masz, ale ja, dla mnie, patriotyzm jest w ogóle totalnie obcym, obcym odczuciem, nie? Ja jestem obywatelem świata, ten świat należy do mnie, jest dla mnie i tyle, nie? I gdzie pojadę ja, tam jest mój dom. Ale wiesz, miałem... W pewnym momencie usiadłem z moimi rodzicami, usiadłem z mamą. I mój do niej tak, słuchaj, mamo... W dupie mam tą szkołę, co nie? I moja mama do mnie mówi... No dobra, no to jaki masz plan? Co chcesz zrobić, nie? Ja mówię sobie, będę gitarzystą. Wiesz, co zrobiła? Wzięła, słuchaj, pożyczkę w Prowidencie i kupiła mi moją pierwszą profesjonalną gitarę. Mówi do mnie, tylko kombinuj tak, żeby cię WKO nie ściągnęło, co nie? Mhm. I wiesz, to było dla mnie mega kopem takim, wiesz, że poszedłem, yy, wiesz, zacząłem formować zespół jeden, drugi. Gdzie y, u, u, udało się nagrać, znaczy udało się nagrać. Wiesz, po z, zrobiłem materiał, zrobiłem płytę, y, która jest do tej pory tam. Y, w pierwszej dziesiątce płyt roku w Stanach Zjednoczonych i, y, w kategorii roka progresywnego, nie. I wiesz, y, no i udało się, nie? Moja mama zawsze mi mówiła: ja akceptuję to, co robisz. Nie? Chcesz, wyjść za cygankę, wyjść za cygankę, nie. Chcesz grać na gitarze, graj na gitarze, chcesz, żebyś był szczęśliwy, nie? I wiesz, i, i, i też może dlatego było mi trochę łatwiej pójść za tymi marzeniami i uwierzyć w te wszystkie rzeczy, ale też ta moja droga nie była taka easy, nie? Bo było kupę czasu, gdzie, gdzie po prostu, no, 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 było kiepsko, tak? Ale, no. Pff. Tak jak, tak jak wspominałem na początku, niejednokrotnież było tak źle, że już o nie wiadomo co to się nie będzie działo, a mimo wszystko spadamy na cztery łapy. Nie? No bo jak idziesz za, za tym głosem serca, jak idziesz za intuicją, no to wszechświat po prostu o ciebie zadba, nie? Hmm. To wszystko jest też związane z tym, jak jesteśmy wiesz, warunkowani. To co wspomniałeś wcześniej. Nie? Czyli jeżeli zrobisz to, to będziesz szczęśliwy. Nie? Jeżeli przejdziesz szkołę, jeżeli zdobędziesz pracę, tak. jeżeli zdobędziesz żonę czy męża, urodzisz dzieci ciągle w coś. Jak coś jeszcze zrobisz, to będziesz szczęśliwy. Nie? Tak. Szczęście to nie jest coś, co można zdobyć gdziekolwiek. To nie jest związane z żadnym czynnikiem zewnętrznym, tylko tym, jak się czujesz w środku. No dokładnie. I, wiesz, i, 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 i teraz zobacz jak wiele konsekwencji ze sobą to ciągnie. Mm. Zobacz, jak wielu, jak wielu ludzi na przykład paruje się toksycznie. Mm. Ze względu... Ze, o, ze względu na samą chęć parowania. Mm. Wiesz, bo tak... No bo musisz mieć żonę, mm -hmm. no bo musisz mieć dzieci. Nic nie musisz. Mm -hmm. a, a dlaczego musisz mieć żonę? A dlaczego musisz mieć dzieci? Znaczy mm. ja akurat Mówi <głos》>, to facet, który ma żonę i dziecko, nie? No ale... Yy, to jest tak jak mówił Louis C.K., taki komik, yy, chyba amerykański, nie? Że wszyscy ludzie, którzy mają dzieci, mówią innym, że powinni mieć dzieci, nie? I wszyscy mówią zawsze jedno: Nie jestem sobie w stanie wyobrazić swojego życia bez moich dzieci, nie? Ja y, podpisuję się pod jego słowem: Co za pierdolenie w ogóle. A ja jestem w stanie sobie wyobrazić totalnie życie bez dzieci. Tak? Bez, 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 nie posiadając dziecka. To nie chodzi o to, że nie kocham swojego syna, tak? Tylko chodzi o to, że jestem w stanie sobie wyobrazić życie bez dzieci. I wiem, że na przykład w wielu przypadkach są ludzie, którzy nie powinni mieć dzieci, co nie? Że po prostu mają, tak często są poryci i łączą się w toksyczne pary, gdzie tak gdzież na samym wejściu, wiesz, ludzie się kłócą, non-stop, tak dalej, tak dalej. Wiesz, jest toksyk, yy, jest brak zaufania w związku, nie? No i co? Ktoś podejmuje decyzję jaką? Zaręczy się, kurwa. Co, nie? Pójdę w to dalej. Jak już sformalizujemy to, założymy rodzinę, to na pewno się uspokoi. No to no. znowu ten sam schemat, nie? Jeżeli coś, kolejny etap, coś zrobisz, to będzie inaczej, tak, nie? Tak. A to jest warunkowanie. Przede wszystkim, by to. Wszystko, co się dzieje, to musi skończyć wziąć. No oczywiście. Co się nie rodzi z tą wiedzą. Nie? No to jest system KI system Marchewki, non-stop, hmm. bity, nie? I wiesz. I, i najzabawniejsze jest to, że wmówiło się nam wszystkim, na szczęście nam się udało odprogramować, hmm. nie? że y, pełnię szczęścia to już osiągniesz, jak już, nie wiem, osiągniesz stanowisko w pracy, a później na emeryturze to już będziesz mógł robić, co chcesz. Na emeryturze, jak mhm. już byś kurwa srał w pieluchę, latał po lekarzach, jak już się byś rozsypywał, co nie, to już wtedy byś mógł robić co mhm. chcesz, latać po świecie, cuda na kiju. Mhm. Mhm. A najlepsze lata swojego życia masz spędzić na czym? Na gonieniu króliczka, którego nie ma, bo to jest mhm. iluzja, nie? Wiesz, to jest tak jak ten mem, nie wiem czy, czy, czy widziałeś, jak Zajerza szefu. Pod, pod firmę Lamborghini, nie? Mhm. I siedział pracownik na fajce i mówi: Ale szef, se, zajebiste auto kupił, co nie? A ten szef do niego mówi: Słuchaj, stary, jakbyś ciężko pracował, włożysz całe serce i dużo godzin, to w przyszłym roku kupię sobie drugiego. <noise> co, nie? I wiesz, i to dokładnie tak jest. Co? No dokładnie tak działa. Wiesz, i to. to... No, to jest właśnie ta kwestia, nie? Czy ktoś ma w sobie tą iskrę, że chce postawić na siebie? Po prostu, nie? Chce postawić na siebie, chce osiągnąć jakiś sukces, nie? Na przykład, zobacz. E, ja kupę lat, nie grałem, obraziłem się na swój własny talent, i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich głos. Słuchajcie, uważaj tej historii. Obraziłem się na swój własny talent, nie? Moim największym talentem zawsze było, było komponowanie muzyki, a jednym z największych marzeń, pisanie muzyki do filmów, nie, mhm. e, i wiesz, i słuchaj, i to było 10 lat mojej tułaczki po świecie, stary, spuściłem kupę kasy w kiblu, dosłownie, nie, tak jak mhm. mówiłem wczoraj na warsztatach, przygotowywałem logo, wiesz, wszystko robiłem z dupy strony, przygotowywałem logo, wiesz, bo zawsze miałem w sobie coś takiego, że chciałem mieć... Swoją firmę, robić dla siebie. Chciałem być swoim szefem. Nigdy po prostu nie chciałem robić na kogoś innego. Po prostu nie pasowało mi to ideologicznie. Nie? Po prostu mi się to nie mieści w głowie, że ktoś może chcieć robić na kogoś innego. No, Ale wiesz, ro robiłem logo, wiesz, zakładałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wiesz, wykupowałem adres, wiesz, w Londynie, w City of London, wiesz, wszystko wyglądało, że wszystko jest turbo mega. I na przykład otwierałem firmę suplementową, nie? Mhm. Gdzie, gdzie po prostu zamawiałem suplementy od producenta, który miał wszystkie zgody, po prostu przyklejałem mhm. moją nalepkę i miałem to sprzedawać, nie? I wiesz, e, to, tak jak mówię, logo, strona, marketing stary, 4000 funtów pompowane w marketing, nie? Jedno czy dwa sprzedano opakowania, stare, wiesz. Mhm. I ty po prostu siedzisz i mówisz, kurwa mać, nie no to szukam czegoś innego i próbowałem później sprzedawać części gitarowe, wiesz, jako gitarzysta yy, miałem w tym doświadczenie, nie, części gitarowe, i to później zacznę, może spróbuję robić gitary, wiesz, no i zrobiłem parę gitar, start, była droga przez mękę, nie, wiesz, bo wykonanie instrumentu, jakim jest gitara, tam są, tam mikronowe rzeczy, mikronowe wartości odgrywają tak ważną rolę, że jak przekroczysz, te, te mikrony, to taki ten instrument już nie brzmi, nie. I wiesz, wypałowałem się stary totalnie. Wstaziłem 1600 funtów, yy, na przykład, wiesz, yy, w produkty tak? W, w całe, yy, we wszystkie komponenty, żeby zbudować gitarę, a sprzedałem ją stary za tysiaka, nie? I wiesz. I dopiero później, wiesz, bo ja zawsze się śmiałem z tego, że yy, jakby mój pakiet. Yy, zainteresowań i mój pakiet jakby talentów jest niemonetyzowalny, jak to się ładnie teraz mówi, niemonetyzowalny, nie? Mm -hmm. Że akurat muzyka i wiedza tajemna, nie? No i słuchaj, kumpel do mnie kiedyś mówi, ty weź nagraj podcast. Mówię, co ty, jaki podcast? Mówi, weź nagraj podcast, bo wiesz, wymienialiśmy się na Whatsappie wiadomościami audio i ja mu mówiłem o tym, że żyjemy w Prawdopodobnie w symulacji, nie? Bo, bo byłem wtedy na, na tym etapie, że mega ta teoria w symulacji mnie jarała, nie. I on do mnie mówi, ty jak się ciebie zajebiście słuchał w ogóle. Nie? Mówi, weź gry podcast. Ja mówię do niego, co ty w nikt nie będzie tego słuchał. Nie? I on mówi, nie, no co ty, będą ludzie słuchać, wiesz, a ponieważ miałem doświadczenia z muzyką, z audio i tak dalej, tak dalej, z obróbką, więc wiesz, miałem cały sprzęt, mikrofony, easy. Hmm. Więc nagrałem ten odcinek tego podcastu, nie? Wrzuciłem go i myślałem, przysięgam, Paweł, myślałem tak, że poszła tego moja żona, moja mama i ten mój kumpel, co nie? Mhm. I okazało się, że miałem chyba 6 czy 7 tysięcy odsłuchań, i ja stary w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. I zrobiłem drugi epizod, mhm. i wiesz, i tych ludzi przebywa, i ja nagle, wiesz, i to zaczęło iść lawinowo, i to jest właśnie to, jak. Spójność i, i jakby podążanie za intuicją w zgodzie z talentem powoduje, że wszechświat o nas dba. I ja słuchaj, nie miałem loga, strony, nic, fanpage'a facebookowego, nic, nie, tylko wrzuciłem po prostu na, na platformy, na Spotify, tam na, na, na Apple Podcast, wiesz, jeszcze na YouTube'a nie miałem, nie, mhm. i wiesz, y, i nagle musiałem to wszystko zacząć ogarniać i Przyszło to zupełnie odwrotnie, bo wcześniej wszystko najpierw zaplanowałem, nic z mhm. tego nie było, a tutaj nagle musiałem to ogarnąć. Dobra, to jakąś czcionkę zrobię, chociaż fajną, wiesz, tą nazwę, okiem szamana, w ogóle wiesz. Yy, zacząłem robić stronę internetową, i, i, to, i to nastąpiło, wiesz, wszystko lawinowo. Totalnie, totalnie lawinowo, nie? A wystarczyło po prostu pójść za talentem, ty. I po prostu podzielić się wiedzą, którą zdobyłem przez te 20 lat czytania w tych zakurzonych kurde, książek wszystkich, nie? I podzielić się swoją podróżą. Wiesz, i to jest to, co robię. Bo wiesz, też tak jak, jak, jak znów zataczając koło, jak, jak popatrzyłem sobie na to, co robię, Jezo świat, jakie bzdury się pije przed ludziom, nie? Że to i to powinni widzieć w medytacji, nie? Albo, że musisz robić to, to i tamto, wiesz, teraz mordy temat, Ziemia 3D, 5D, ludzie działa na mnie jak płachta nabyka po prostu, nie, mo nie mogę, nie? Ludzie mają, wiesz, ten syndrom Jezusa, syndrom z babcy, że chcą, że, że ktoś przyleci i za nich posprząta, nie? No i to jest właśnie teraz ten moment, bo spójrz w jakich żyjemy też czasach. Stary system ewidentnie upada, nie? I ja będę pierwszy, choć jestem uczony na kukurydzę, to będę pierwszy z popcornem i piwem stał i patrzył, jak ten system płonie, co nie? I będę napawał się widokiem tego po prostu. Jak ten Matrix obecny upada. Dlatego jest taka, wiesz, ogromna fala strachu, tak dalej, tak dalej. Ale no idzie nowe, idzie nowy świat, idzie nowa transformacja, nie? No i teraz tak. Ludzie wszyscy, ci, ci którzy żyją w tych starych programach, będą mieli star przejebane przejebany, nie? Kupę ludzi potraci robotę. Yy, szacuje się, że... Wiesz, wcześniej się szacowało, że 60% populacji straci zatrudnienie na rzecz sztucznej inteligencji robotyki. Teraz już się mówi, może 60-80%. No to stary, no to so, to są ogromne liczby. To są ogromne liczby ludzi, nie? I teraz, kto sobie poradzi? tylko ci którzy dają coś z siebie tylko ci którzy realizują talenty i tylko wiesz kreatorzy, ludzie którzy dają coś z siebie innym po prostu wiesz o co chodzi nie i na przykład tak yy, można dyskutować na przykład na temat sztucznej inteligencji nie bo nie wiem czy słyszałeś o programie Midjourney nie mhm. wiesz mhm. że wpisujesz frazę i wyskakują mhm. przepiękne obrazy mam nie? subskrypcję na no, ja też mam subskrypcję na Midzierney yy, i wiesz, yy, zaraz ci w ogóle zapadam degresy. Przypomnij że mi, żebym ci zapadał dygresja o Midzierney, ale wiesz, no i tak, mam taką znajomą, Kasię Garstkę, która malarką, nie? Yy, I tak wiesz, gadałem z nią i, i ona tak się zastanawiała, kurde, ty czy to nie jest koniec w ogóle mojej, w ogóle mojej profesji, nie? Po mm. prostu malarka o tu midjerniej, nagle robi takie co to na kiju, nie? Ty i okazało się, że żeby było śmieszniej, to tych artystów, w cudzysłowie artystów midjerniej jest jest już teraz tysiące, nie? Mm -hmm. e, a ona po prostu już przeszła na pełny etat wyłącznie maluje obrazy. Kumasz? Czyli tak, czyli im więcej tej sztucznej inteligencji pałuje ludziom, bo to są rzeczy bezduszne jakby, wiesz mhm. o co chodzi, a ona jak to maluje, to maluje to z intencją, tam jest jej uczucie w tym wszystkim, co nie, tam, tam, tam są jej emocje i ona się sprzedaje po kilkanaście tysięcy obraz i ona nie ma żadnego obrazu na stanie, mhm. nie, niedawno miała jakiś tam wernisaż, wiesz i po prostu... Im, da, Im bardziej się ta sztuczna inteligencja rozwija, a im bardziej ona idzie w ten swój talent, nie ma wątpliwości, tym coraz lepiej na to wychodzi, stary, co nie? I wiesz, i to jest piękne, nie? I to pokazuje właśnie, że ci, którzy są w stanie odnaleźć talenty, a każdy rodzi się z talentami, każdy jakieś talenty ma, nie ma bata po prostu, nie? Nie ma ludzi bez talentów. Są jedynie ludzie, którzy tych talentów nie zlokalizowali na przykład nie bo ktoś mówi a ja nie wiem co jest moim talentem nie? a na przykład okazuje się że zajebiście pisze nie mhm. i mógłby napisać książkę tylko że wracamy z powrotem do tego nie wierzę w to że ta książka mogła odnieść sukces itd 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 więc wiesz no to, to jest takie e, właśnie w temacie samorozwoju i całej tej reszty no to Trzeba znaleźć te talenty, trzeba je kultywować, trzeba mieć odwagę, nie bać się i iść to robić, nie? Bo idą nowe czasy, po prostu. I kochani, słuchajcie, przygotujcie się na to, żebyście się nie gonili ze szczurami do śmietnika, jak to było za rewolucji pierwszej przemysłowej, co nie? Wiesz, gdzie weszły maszyny i, i nagle tam 70% straciło robotę, nie? I wiesz, i ludzie pozdychali z głodu, kurwa, co? Mm -hmm. I teraz będzie to samo. Jak Ty na to patrzysz? Jak myślisz, jak to będzie? Jak pierwszy raz że zacząłem trafiać na te informację, to mówię, kurde, ale fajnie, to ludzie się nie będą musieli zajmować gównianą robotą. No. Tylko, <słuch> tylko, tylko, tylko wiesz, to jest jedna strona medalu, nie? Ale teraz pytanie, no ale co będą robić? Bo, bo teraz pytanie, tak, kto trzyma tą technologię? Nie... Yy. W większości przypadków jest tak, że ludzie się szmacą za kasę, więc będą minimalizować koszty, zwalniać pracowników, będą kupować roboty, które wykonują im więcej produktów, więc tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No i wiesz... I teraz pytanie, czy będzie się płaciło tym wszystkim ludziom co? Jakiś minimalny dochód, tak jak się o tym mówi wstępnie, nie? Że jakby... Wiesz, jak, jak wszyscy wymrą, nie? To nie będzie miał kto kupować tych produktów, które robią roboty. No to prawda, nie, ale wiesz, są, są, są też takie głosy: mm. Są też takie głosy, że wiesz, że jak będziesz grzecznym mm. chłopcem i będziesz, wiesz, ten social, na przykład ten Social Credit Score w Chinach już mm. wszedł, co nie? I gadałem mm. z gościem z Hongkongu w Anglii i mój stary to jest po prostu nieprawdopodobne, mm. nie? mówi, jak, jakbyśmy porozmawiał, jak ja bym z Tobą, bo on wie czym ja się zajmuję, mm. nie? I mówi do mnie tak, mówi, jak ja bym z Tobą porozmawiał, stary, w Hongkongu, mówi, to chłopie mnie nie ma, nie? Mówi, ja kurwa nawet nie wyjadę nigdzie tramwajem. Hmm. Co nie? Bo Ty gadasz hmm. o świadomości, o, o różnych jakichś tam innych rzeczach i nie jesteś grzesznym chłopcem systemu, więc teraz pytanie, czy y, ludzie wierzą w to, że system o nich zadba i da im jakieś grosze na przeżycie? Wiesz, a prawda jest taka, że surowców i zasobów jest wystarczająco dużo, żeby... Wszyscy mieli, wszyscy ludzie na całym świecie, łącznie z tą biedną Afryką, nie, żeby mieli, wiesz, dostatek po prostu, nie? Wystarczy dla wszystkich. Tylko problem jest z tym, kto to wszystko trzyma w łapach, nie? Dlatego ja zachęcam do tego, żeby każdy się zajął sobą i robił i liczył na siebie. A nie na to, że się ktoś nie zaopiekuje, nie. Fakt jest taki, że w łapach to trzyma ten, kto wykonał pracę, żeby trzymać to w łapach. No tak. I na tym bym się skupił. No. Bo to jest, to jest dużo, dużo głębsze niż się może wydawać. No zgadzam się. Ci, co są u góry, są u góry, bo wykonali pracę, żeby być u góry. Oczywiście. Nie? Oczywiście, że tak. I też często są to ludzie, którzy, wiesz, nie chcę oceniać, mhm. tak? No bo nie można odebrać na przykład Steve'owi Jobsowi temu tego, że zrobił iPhone'a, nie. Mhm. Wiesz, owszem, no może był tyranem w pracy, wiesz o co chodzi, może, może był niedobry dla swoich pracowników i tak dalej. Stworzył sobie tą firmę i ludzie dobrowolnie podpisali umowę, żeby dokładnie, w nim pracować dokładnie Mogli tak. pracować gdzie indziej. Dokładnie, nie? dokładnie tak. Sobie. Mogli w każdej chwili się zwolnić, pójść gdzie indziej. Mogli. Do roboty, nie? Mm. A ja na przykład stary uważam, że iPhone to jest jeden z najgenialniejszych wynalazków, mm. nie? To jest tak samo jak są mm. ludzie, którzy lubią Elona maska i są mm. tacy, którzy go nie lubią, nie? Każdy może założyć swój SpaceX i se podbijać inną planetę. Oczywiście, nie? Ale wiesz, jak popatrzysz na to, co ten facet robi, mm. to jest jakimś kurwa kosmitą, mm. Co nie? I wiesz, i my mamy yy, z żoną tą Tesla, tak? Mm. I stary, ja ci powiem tak. Na początku, oczywiście, jak czytałem w Ezoświecie, wszyscy pieprzą. O, promieniowanie elektromagnetyczne w tych elektrycznych samochodach ci usmaży mózg, co nie wiesz, w ogóle totalna kupa. Stary, wsiadam w testę, włączam autopilota i po prostu mam w dupie to, co nie. Mogę jechać 3 godziny i tak, sobie siedzę, nie? Nie męczę się w ogóle podróżą. Wiesz o co chodzi? I to, co ten człowiek stworzył jest po prostu genialne, co nie, to jest po prostu genialne, wjeżdżam na supercharger, tak, to wiesz, mhm. to nie chodzi o to, że, że ja się chcę chwalić autem, ale chodzi mi o pokazanie tego, jak daleko można się posunąć w marzeniami, marzeniami, mhm. wiesz, bo to jest człowiek, który ewidentnie ma wielkie marzenia, wielkie zamierzenia, no kto buduje firmę SpaceX, żeby lecieć na Marsa, nie, no to już jest, Sztos nad sztosy, wiesz o co chodzi, nie? Ale wiesz, na przykładzie samych samochodów jego Tesli, co? on to tak ogarnął stary, że tak to auto się odje 25 minut, co nie? Kosztuje to, jak ja mam drugie auto benzynowe, to załóżmy za 3-4 baku płacę powiedzmy 50-60 funtów, nie? 85% baterii naładowania na superchargerze Tesli ja zajmuje 25 minut, robi 560 km i płaca stary 9,50. Stary, nie, nie, mam po prostu, nie mam po prostu pytań, co nie? No to ja mówię, no to dajcie więcej takich masków, co nie? Wiesz, i to jest właśnie idealny przykład tego, to jest idealny przykład człowieka, który wiesz, ma marzenie, i wszyscy mówią: Co ty nie da się, daj się spokój, daj się spokój, nie? Mówi: Pierdolę to, zbuduję rakietę, chcę spróbować co, nie? Ale spalisz kasę tego, no to spalę, nie? I wiesz, i szedł za tym, szedł za wizją, odwaga, i co zrobił? I wynalazł rakietę, która ląduje sama, jest używalna, wiesz, mhm. yy, i tak dalej, i tak dalej. No przecież to jest, to jest, wiesz, to jest przepiękne, nie? Patrzeć na to, że da się, nie? Po prostu się da, najzwyczajniej w świecie. Tak samo ja się cieszę z iPhone'a, nie? Mega ułatwia mi życie, tak? Po prostu. To są, to są takie rzeczy, które ułatwiają nam po prostu życie, nie? I oczywiście nie, możemy, wiesz, zrobić uszu, że o, bo tu Cię podsłuchują, a to, to to, to tamto, sram to, owam to. O, nie będzie prywatności, nie ma prywatności, wiesz. Yy, ale słuchajcie, moi kochani, zadajcie sobie takie dopytanie. pytanie. Wyobraźmy sobie na przykład, że żyjemy w świecie, gdzie jest pełna e, telekineza, jest, jest, jest y, 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 pełne jasnowidzenie i tak dalej. Czy naprawdę wydaje się wam, że tam w takim świecie byłaby jakakolwiek prywatność? Ja bym popatrzył na ciebie i razu wiem, jakie są twoje zamiary, co ty myślisz. Co je? Wiesz o co chodzi? I idziemy dokładnie do tego samego punktu, ale z trochę dupy strony. Nie? Idziemy od strony hmm. technologicznej. Ale y, założę się, że właśnie w tych światach, gdzie, gdzie ludzie posługują się tak wysoko rozwiniętą świadomością, y, tej prywatności nie ma. Wszyscy no, ja są transparentni. Na jednej ceremonii właśnie taki, taki wgląd, nie? To wiesz, to miało taką manierę wspomnienia bardziej niż wizji. Po prostu widziałem siebie w takim, wiesz, w takim taki specyficzny dom w jakiegoś gładkiego kamienia. Nie? I to był tylko jakby ten obrazek, ale za tym obrazkiem przyszła taka świadomość, jak wygląda ta rzeczywistość. Nie? Były takie właśnie, wiesz, domy bardzo proste, ale mimo wszystko futurystyczne w jakiś sposób, nie? z jakiegoś tworzywa, kamienia, czegoś, e, w takich, mm, z, jakby zatopione w takim lesie w takich drzew przypominających wieżby płaczące, nie? Mhm. I teraz tam za tym przyszła taka świadomość, że to jest, wie, życie w jakimś takim wymiarze czy świecie, gdzie po prostu cywilizacja poszła w rozwój świadomości. Nie? Mhm. I że tam w ogóle nie ma technologii, bo nie ma potrzeby, żeby była technologia. Mhm. Bo skoro możesz na przykład opuścić ciało, nie? mieć, wiesz, OB, eksterioryzację, jakkolwiek chcesz to nazwać, i podróżować swoim ciałem astralnym, to po cholerę ci samochód albo samolot. No dokładnie. Nie? Jeżeli jesteś w stanie, wiesz, wejść w głąb siebie i połączyć się z kimś, kim chcesz, wiesz, wymienić się czymś czy porozmawiać, to po co ci jest telefon? No. Jeżeli masz dostęp do, wiesz, do zbiorowej świadomości poprzez, wiesz, głęboki trans, to po co ci jest internet? Albo jakakolwiek nie? książka. Albo jakakolwiek nie. książka, no. nie? Jakby, wiesz... Zobaczyłem mm, też tam takie zrozumienie, jak bardzo właśnie, wiesz, za technologią kryją się tak naprawdę, wiesz, lęki i brak kontaktu z samym sobą, nie? Bo, wiesz, te tematy... Jasnowidzenia, jasnowiedzenia i tak dalej, to nie jest coś, co w jakimś wiesz, abstrakcyjnym czymś, do czego trzeba mieć jakieś nadprzyrodzone talenty i tak dalej, tylko każdy człowiek ma do tego dostęp Jasne. tak naprawdę. I może to brzmieć kosmicznie. Dla mnie kiedyś brzmiało kosmicznie, ale dzisiaj też wiesz, przychodzi do mnie ktoś na sesję, ja wiem o co mu chodzi, nie? Mhm. Możesz powiedzieć, że też czytanie w mowy ciała z pewnych niuansów. Mm. Możesz tak powiedzieć, dopóki Możesz tego tak. nie doświadczysz, nie? Jak, ja to, jak, to, jak to od środka jest, to, to uczucie, nie? Czy wiesz, po prostu wiesz, że pewne rzeczy się dzieją, widzisz dużo więcej i tak dalej. To nie jest coś, co, co trzeba jakoś szczególnie wiesz, trenować, tylko bardziej znowu rozszerzać swoją percepcję, nie? czyli. Zdać sobie z tego sprawę znowu, że to, jak postrzegasz świat, jest uwarunkowane przez Twoich rodziców i szkołę, a nie przez to, jaki ten świat faktycznie jest. No nie? dokładnie, oczywiście. U, u Carlosa Castanedy jest y, wajbiste wytłumaczenie tego, co y, się nazywa wyjaśnienie czarownika. Nie? The Sorcerer's Explanation. Nie? Mm. I to jest część tego wyjaśnienia. Wiesz, Don Juan, ten szaman, od którego Castaneda się uczy, mu tłumaczy tak, słuchaj, nie? Ludzie są w takiej bańce swojej percepcji i im się wydaje, że patrzą przez tą bańkę, że ona jest przewroczysta, że patrzą przez tą bańkę na świat, który jest obiektywny. Nie? nie zdają sobie sprawy, że jedyne co widzą to swoje odbicie własne mhm. na powierzchni wewnętrznej tej bańki. Nie? Dokładnie. I tak na pewno to chodzi. Nie? No. Powiedzieli Ci, że świat tak wygląda, powiedzieli Ci co możesz, powiedzieli Ci jak to powinno wszystko przebiegać. I Ty w to uwierzyłeś i świat się do Ciebie dostosowuje, potwierdzając Ci to wszędzie. Dokładnie. Co myślę, że nam bardzo zgrabnie nas wraca właśnie do tej głównej myśli. Dlatego właśnie musisz wierzyć w swoją intuicję, dlatego musisz przestać się bać, dlatego musisz podążać za sercem i jedyne, co możesz tak naprawdę zrobić dla siebie, to jest poznawanie siebie, zaglądanie w głąb, obserwowanie, co tam się dzieje, Dokładnie. bo wszystko kreujesz w swoim życiu, tylko, że większość kreujesz nieświadomie. A kiedy poszerzasz świadomość, to to, co było nieświadome czy podświadome, staje się świadome, tak. a tym samym możesz za tym tym wszystkim zarządzać, możesz to wszystko kontrolować czy coraz więcej rzeczy możesz kontrolować to jest hmm. najważniejsze, tworzyć świadomie i zauważać, że tak naprawdę wiesz, przekonania własne, na przykład na swój temat, czegoś nie mogę, jestem niedostatecznie dobry i tak dalej. To jest bzdura oparta hmm. na czyichś słowach, czyichś lękach, to tak. nawet nie należy do Ciebie i nigdy nie należało do Dokładnie. Ciebie. Dokładnie. I nie? nawet, nawet ja bym poszedł jeszcze krok dalej, wiesz, ludzie bardzo często w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego jak wiele myśli i w ogóle nie należy do nich. Mhm. Ja miałem taki patent, wiesz, jak miałem 18 lat, słuchaj, miałem jakiś taki przebłysk, mówię kurwa, 18 lat żyłem nie będąc sobą, mm -hmm. bo powtarzałem rzeczy, które gdzieś przeczytałem, które ktoś mi powiedział, gdzie ktoś zasłyszałem, wiesz, jakiś autorytet, coś tam, ktoś tam powiedział, tak dalej, tak dalej, nie, i wiesz, i, i to był taki moment dla mnie takiego trzeźwienia, taki, był taki tysz, plaskacz, wiesz, kurde, ty, to jakie jest moje prawdziwe zdanie, czy ja jestem powtarzaczem tylko in, zdania innych, czy, czy chcę mieć swoje własne zdanie, mhm. nie, ale wiesz, też odnośnie tej bańki, o której mówisz, rzeczywistości, jest ciekawa rzecz. Bo na przykład yy, ludzie mo, yy, mogą i robią to bardzo często i, i, i obserwuję to bardzo często, jak yy, najczęściej, wiesz, jak mam klientów tarotowych, nie, którzy mają różnego rodzaju jakieś tam problemy, nie, mhm. yy, i, i na przykład, wiesz, yy, Ktoś szuka rozwiązania na zewnątrz, mówi, a bo to i tam, to tam, to tamto nie. I mówi na przykład tak. Nie mogę znaleźć miłości życia, nie. Jak znajdę partnera życia. nie? To jest bardzo częste pytanie, które się pojawia, nie. I ja patrzę sobie w te karty, nie. I mówię tak. Właściwie nie wiem. Słuchaj, właściwie nie wiem, czy to te karty bądź, czy ja po prostu sczytuję czyjeś pole energoinformacyjne, nie? Po prostu czuję to, bo ja często, jak stawiam karty, to nawet nie patrzę w te karty, tylko po prostu czuję. Jak ktoś zadaje pytanie, to czuję, dlaczego mm -hmm. on tak myśli, nie? Po prostu odczuwam to, nie? Ty, ty masz to swoje jasnowiedzenie, wiedzenie ja mam chyba to czucie nie wiem. Mm -hmm. <słuchaj> nie? Ja mówię, ja mówię do danej osoby, mówię, słuchaj, nie ma opcji, żebyś poznał miłość życia, dopóki ty nie pokochasz tam siebie. Mówię, jak, w jaki sposób to ma się wytworzyć? No. Mówię, będziesz wchodzić w toksyczne związki, w toksyczne relacje, które będą cię dobijać, ale ta, ta prawdziwa miłość karmiczna, o której się marzy, no. to ciebie nie spotka na pewno, nie? I wiesz, i teraz powiem ci tak: fajnie sobie to można zresumować wszystko, nie? Um, dyskutowałem na temat y, miłości y, ostatnio ze swoim bardzo dobrym znajomym. Słuchaj, i on poda mi mega ciekawą perspektywę. Ja bardzo lubię zbierać perspektywy innych ludzi na, i, i zdania innych na różne tematy, bo bardzo dużo mi to daje, nie? Bo patrzę, czy coś ze mną rezonuje, czy nie, i jestem w stanie poszerzać swój światopogląd, nie? O światopogląd innych. I on mówi tak: Słuchaj, nie ma czegoś takiego jak, że, że na przykład ktoś, że ja ciebie kocham, nie? To nie jest tak. Ja mówię, no to, to dobre, no to jak uważasz, jak jest? On no, mówi, miłość jest w nas. Miłość jest w nas. I miłość jest w każdym. Nie? I to, co możemy komuś dać, to yy, obdarować kogoś jakby zaufaniem i wdzięcznością za to, że dopuszcza nas do tej swojej wewnętrznej miłości i to, co my odczuwamy, to nie jest miłość do, względem drugiej osoby, tylko odczuwamy wdzięczność za dopuszczenie do tej miłości, która jest w tej osobie. Mhm. Nie? I uważam, uważam, wiesz, dało mi to mega dużo do myślenia yy, i uważam, że to jest yy, piękne takie spojrzenie na tą sprawę. Mhm. Wiesz, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Zupełnie inne, nie? A jednocześnie takie, wiesz, no naprawdę ze mną to zarezonowało no. I, to, i, i, i to dosyć głęboko, nie? I też wiesz, dużo się spotykam z tym, że ludzie mają problem z akceptowaniem tego, tak jak mówisz o tej bańce, co, 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 co za, zacząłem mówić, bańce rzeczywistości, którą tworzą mnie sami, swoim umysłem. Wiesz, e, ktoś może powiedzieć tak. No ale przecież ten i ten gościu, to w ogóle ja nie projektowałem sobie tego, 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 takiego, takiego, takiego świata, nie, wiesz, ja to stale przerabiałem sam na temat covidu, tak, jak, jak temat, to ja byłem załamany w Anglii, nie mówię, kurde, no nikt, nikt, nic nie kwestionuje, wszyscy w to idą, nie, i taki byłem przez chwilę przybity, i później sobie pomyślałem, Ty, no, że szaman, co ty w no, pieprzysz, nie? I nagle sobie pomyślałem, je, wszyscy kumają bazę, nie? I nagle zacząłem spotykać samych ludzi, którzy kumali bazę. Mhm. Taka prosta rzecz, nie? I wiesz, i e, ludziom się bardzo często wydaje, że interpretacja tej bańki rzeczywistości jest jeden do jeden. A, a ja to nazywam e, podłapałem ten termin od takiej bardzo dobrej znajomej. O się też bardzo dużo nauczyłem, że to jest odwrócone zwierciadło rzeczywistości. To nigdy nie jest jeden do jeden, nie? Tylko hmm. na przykład ktoś cię wkurwia, nie? I zadaj sobie pytanie, a dlaczego tak jest? Dlaczego hmm. mnie to denerwuje? Dlaczego mnie to irytuje? I zaczynasz docierać do jakiejś emocji, która może być totalnie z tym niezwiązana, ty sobie z tym poradzisz. I od ciebie to odpada. Już cię ta rzecz nie denerwuje. Po prostu. Niezwyczajnie w świecie, nie? I to jest tak proste, a tak trudne, nie? I to jest poznawanie samego siebie. I to jest poznawanie samego siebie, nie? I w tym momencie... Mamy to. Mamy to, myślę. Pięknie. Podsumowując. Patrz w głąb siebie. Ufaj swojej intuicji, swojemu uczuciu. Odwaga. Pierdol lęki. Tak jest. Nie przyjmuj tego, że ktoś lub coś ma wpływ na Twoje życie, tylko Ty na to masz. Tak. I nie porównuj się do innych. Nie porównuj się do innych. Zdaj tak, sobie sprawę, że wszystko kreujesz, ale problem polega na tym, że kreujesz większość tych rzeczy nieświadomie tak. i tylko poznając siebie, wyglądając serce, ufając intuicji, możesz stopniowo Dobładnie. coraz więcej rzeczy kreować faktycznie świadomie, tak jak czujesz, że to jest dla Ciebie dokładnie, dokładnie, najlepsze. Dokładnie. I to będą wnioski z naszej szamańskiej rozmowy. Tak? I, to, I to jest piękne. Weź miecz i zamknij to. I zamykamy. <grym> <grym> I pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do Inner Wars Saga. Wasze zdrowie. <grym> wasze, wasze zdrowie. I serdecznie również zapraszamy na swój kanał. Opie szamana. Eee, okiem szamana na YouTube, lub też na stronę okiemszamana.com. Tak jest. Wszystkie linki oczywiście do mojego gościa Bartka Sochy, Okiem Szamana, ja znajdziecie również. w opisie i ja na, na kanale Bartka Sochy znajdziecie również kolejną rozmowę, naszą wspólną, gdzie w kolei ja będę gościem. Tak. Także koniecznie sprawdźcie, proszę, link w opisie. Polecam tego Alegrowicza. I ja polecam tego. Dajcie znać, jakie Wasze wnioski, przemyślenia z naszej tej rozmowy. Zasubskrybujcie jeden i drugi kanał i zróbcie, proszę, wszystko to, co wypada na YouTube, zrobić, aby się podobał odcinek. I, I powiem Wam, kochani, taką rzecz, że naprawdę w tym mezoświecie jest niewiele ludzi, którzy mówią do rzeczy, ale Paweł jest człowiekiem, któremu ja sam zaufałem, który mi też pomaga w rozwiązaniu paru moich własnych problemów, więc naprawdę warto, co nie, polecam, naprawdę polecam. Dobra robota, panie wikingu. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo.